coming daily under pressure. Working on applying the scheme. The true side trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. Yeah. It's one art, one shot. Now the future is yours. Go. Pitbull. New Winter Collection. Ale mnie pani przyciągnęła. Poprosiłbym jakąś przedtreningóweczkę. Najlepsze przedtreningówka od Fame. Ile kosztuje? 109,99. Pani kochana, z kocikiem Fame 10? No co tam, halo? Dzwoni kuriec z paką. Dziękuję bardzo. Na pewno wrócę. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. Skończyła mu się amunicja? Co on teraz zrobi? To jest magazynek! Niesamowite! Dodatkowy magazynek zadecydował o wyniku tego meczu. Nasz zwycięzca otrzymuje skrzynię z niesamowitymi skinami od K-Drop. Ale to nie koniec. Dla wszystkich widzów również mamy coś specjalnego. 2,50 na start oraz 10% bonusu do depozytu z powyższym kodem promocyjnym. Dlaczego dziś znów łapa drży? Za dużo kofeiny masz we krwi. Na szczęście jest to nowy dzik. Ten sam smak, a kofeiny brak. Kofeiny brak. Kofeiny brak. Ten sam smak, kofeiny brak. Odwiedź zoadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zoadoptuj.pl. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, studio Fame, MMA Info. Dobry wieczór Państwu. Maciej Turski. Hubert Miściwojewski. Czujemy się tutaj troszeczkę jak w takim serwisie informacyjnym. Chcieliśmy rozpocząć o godzinie 19 nowy serwis informacyjny. I tam, gdzie był brudny stół. Tak. Jest tutaj podobnie. Ale nie będziemy nikogo z obsługi tutaj obsmarowywać. Natomiast jeśli serwis informacyjny, to musimy powiedzieć wprost. Dzisiaj tych informacji otrzymacie mnóstwo, bo dzisiaj ten cage jest cage'em specjalnym. Podczas dzisiejszego programu odkrywamy wszystkie karty dotyczące najbliższego wydarzenia spod szyldu Fame MMA i ten podtytuł, który funkcjonuje w trakcie tej Reborn. Rozpiski. Dokładnie, Reborn. On nie jest przypadkowy, bo podczas tej karty zobaczymy nazwiska również powracające do organizacji. I to bardzo duże nazwiska, których nikt na pewno się nie spodziewał. Ja sam byłem w szoku, kiedy dostałem kartę walk, to szybko zadzwoniłem. Nie wiem, chyba do Krzysztofa i mówię, stary, co tu się właśnie odwaliło? Tak, tak. To prawda, że niektóre zestawienia są naprawdę zaskakujące. Też niektóre pojedynki odbędą się w formułach, które też są nieprzewidywalne. Dlatego też to mnie, niektóre zestawienia mnie bardzo intrygują, jak one przebiegną, bo pod tym kątem również widowiska. Tutaj nie będzie wcale takiej szablonowości. Tu mogą być również elementy zaskoczenia w trakcie przebiegu poszczególnych walk i to nie tylko na początku, ale w trakcie całych pojedynków. I tutaj możecie powolutku sobie zacząć wróżyć, co może wydarzyć się w trakcie najbliższej gali spod szyldu Fame. Dobrze, Maćku, pięknie mówisz. Teraz ja
przeczytam naszych sponsorów. Formalności, jak formalności. Tak? Sponsorami Fame, Reborn są Betclic, Kidrop, WKZiK, SFD, GBS, HotPay, Pitbull. Partnerami Pyszna Fabryka, Stormcloud, Ubezpieczenie Grodzki, MML. Patron medialny Fakt, Radio SK, SK Rock. Betclic, oficjalny sponsor gali Fame Reborn. Jako jedyny oferuje zakłady na tę galę. Pobierz już teraz aplikację na betclic.pl i załóż konto z kodem FAME, z którym możesz liczyć na zwrot stawki aż do 200 zł w formie freebetu. GBS, nowa kawa z wysoką zawartością kofeiny o smaku pumpkin spice latte. Jest już dostępna, także taka jesienna kawka. Na kod FAME25 macie 25% zniżki na gbs.pl. Dobrze, mamy te sprawy za sobą. Za sobą, zawsze najtrudniejsze. Maćku, to co? Chyba będziemy zapraszali powoli naszych nawet gości. Nawet powoli. Mam wrażenie, że trzeba to tempo zdecydowanie podkręcić, bo pewnie troszeczkę porozmawiamy, a za moment będziemy ogłaszać już to, co wydarzy się podczas najbliższej gali. Ja jeszcze tylko zachęcę widzów do oglądania nas, bo przygotowaliśmy naprawdę, słuchajcie, bardzo mocne telefony. Także oglądajcie. Ja nic o tym nie wiem, ale jeśli Hubert mówi, że będą telefony, to będzie grubo. Dzisiaj w ogóle chciałem taki challenge. Ja chcę zrobić taki challenge, Hubert, dawaj. Z tobą, bo ty masz taką manię używania słowa grubo. Tak. Dlatego dzisiaj w trakcie programu nie możesz użyć tego słowa grubo. Nie. Użyjesz, to będzie kara. Jaka kara? Nie wiem, no to może nasi goście coś tak? myślą. No dobra, dobra. Słuchajcie, zaczynamy, zapraszamy naszych gości. Sylwester Wardęga. Jako pierwszy, wielkie jako brawa. Jako pierwszy, tak, wielkie brawa. Oj, tutaj może się naprawdę zagotować, może być bardzo gorąco. Dzień dobry, panie Sylwestrze, miło cię widzieć. Oczywiście jako drugi zmierza człowiek, który zawsze jest niezwykle enigmatyczny, a więc sama już Ferrari Rossi. Dzień dobry, Mateusz. Cześć. Cześć, Amadi. No i słuchajcie... Straight from Dubai. Tak. W szlafroku. Nathan Marcoń albo jakiś jego kolejny alter ego. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale za momencik... Siema. Oj, Nathan. A my na początku, słuchajcie, dziękujemy wam, że jest was aż tak dużo, ponieważ 60 tysięcy osób live na samym starcie, no to jest to bardzo ładny wynik. Ale tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, mi się wydaje, jeśli chodzi o ten wynik, bo ten wynik będzie zdecydowanie większy, jak będziemy odkrywać te poszczególne karty, jak zaczniemy tutaj gorącą dyskusję, bo tematów do obgadania... Jak oceniacie w ogóle studio? Bo patrzę, jak wygląda w obrazku. No. Zmiana na lepsze według was, czy nie? A jak ty myślisz? Tak bardziej informacyjnie. Mi się kojarzy, jak była gala Hype. To było coś podobnego. W studiu na gali chyba. Tak, że siedzieliśmy przy takim stole. Tak. Ale to jest tylko studio na ten Fight Card, nie? A czy na pewno kanapy były wygodniejsze? To zobaczymy po dwóch godzinach. może będzie wygodnie. Natomiast liczę, że będzie gorąco w trakcie tej dyskusji. Sylwester, bo od ciebie chciałbym zacząć dzisiaj. Ale nie chcę zaczynać, wiesz, agresywnie, bo wiem, że ty jesteś przygotowany zawsze na każdy scenariusz i pewnie te asy z rękawa możesz wyciągać. Natomiast no wiemy, że ostatnio w twoim życiu i funkcjonowaniu w internecie to był okres intensywny. Też oglądając twoje streamy widzieliśmy, że miałeś pewne dylematy, czy być może z tego życia internetowego na jakiś czas się nie wycofać, dać sobie troszeczkę odpocząć. I tutaj moje pytanie, jak ty się czujesz tutaj i czy to była dla ciebie trudna decyzja, aby właśnie no, umieścić swoje nazwisko na najbliższej karcie gali Fame? A, okej. Jeżeli chodzi o tą walkę, to my już rozmowy prowadziliśmy przed całą, już chyba we wrześniu. Natomiast to, że jestem dalej w federacji, to wiesz, ja też mam kontrakt do końca przyszłego roku, jeśli chodzi o prowadzenie chociażby. Ja jestem związany dalej z federacją. A propos tej całej afery, ty, kiedy wszystko to zacząłeś publikować, to spodziewałeś się, że to eskaluje aż na taką rangę, że to będzie praktycznie... Nie spodziewałem się, ale też się zastanawiam, czy Kate jest dobrym miejscem, żeby rozmawiać na temat Pandory. Nie, my nie chcemy w żaden sposób gdzieś zagłębiać się w te sprawy, bo też jesteśmy... Ja straszył. Ja? No nie, tylko reakcja. Nie, bo uważam, że to nie jest też odpowiednie miejsce, to co Sylwester powiedział, że tutaj jesteśmy, aby rozmawiać o gali najbliższej, nadchodzącej i to jest kontent bardziej rozrywkowy. W końcu, a tak, to są sprawy zdecydowanie poważniejsze i mam wrażenie, że ten materiał dowodowy, który wy też zgromadziliście razem z Konopskim, został przekazany. Tak, mnie sprawa bardzo tak psychicznie przytłoczyła. Na pewno się nie spodziewałem czegoś takiego, jeżeli chodzi o twoje pytanie, Hubert.
Dlatego myślę, czy wiesz, że tak jak powiedziałem chyba na streamie, czy na przykład może pod koniec przyszłego roku, albo 2025, czy sobie nie odpuścić trochę tego internetu głównego nurtu i sobie robić jakieś tam niszowe rzeczy. Czy ale taka... w lesie, coś takiego. A, i okay. Tak do lasu, tak będzie mieszkasz, także nie streamy wiesz, z lasu, coś nowego. Dobra, panowie, przechodzimy do was. Nathan, skąd pomysł w ogóle na twój strój? Co on symbolizuje? Słuchaj, sprawa wygląda tak, że planowałem zamieszkać, nie tylko ja, planowałem zamieszkać w Dubaju. A bo wy byliście razem w Dubaju. Nie, do Tajlandii, do Tajlandii pojechać. Dom chcesz już kupić. Tak, nie, dom w Polsce mieszkanie. Budować. Mieszkanie w Tajlandii, w Dubaju, Dubaj. Tak, no. Ale pod wynajem chyba się zdecydowałem. Wiesz, aha, chodzi o to, że... Ale mieszkanie czy dom? Dom w Polsce zbudować, okay. Pytałem dewelopera jakiegoś, okay. Tam architekta, że mi to zbudował, fajnie, bo ja chcę, wiesz, salę mieć treningową, ponieważ ja mnie żeduję w UFC, jak mówiłem, za 2 lata. No właśnie, mieć... i tutaj się zatrzymajmy. Daj mi dokończyć. Nie, Hubercie, tak? Ja mówię, a. Daj mi dokończyć. Salę treningową, saunę, basen, siłownię, pokój. Tylko dla mnie, bo ja jestem samotnym wilkiem, ja nie potrzebuję kobiet do życia, ja się dobrze czuję samotnie. Chociaż jak jakaś kobieta może wejdzie, to okej, chociaż ja stronię od kobiet na razie. I proszę, kontynuuj. Nathan, czy nie odkleiło cię za bardzo z tym UFC? Oczywiście, że nie. A o co chodzi z zapytanie UFC, głupie. Bo ja... Nathan powiedział, że będzie większą gwiazdą UFC niż Conor McGregor. Że mierzę do tego, wiesz, mierzę do tego. Są troglodyci, którzy uważają, że mierzą do, po prostu do KSW. Ja mierzę do UFC, bo jak chcesz być najlepszy w Polsce, a to nie będziesz najlepszy w Polsce. Ale dobra, już jedna osoba, najlepszy na świecie, jedna osoba we frikach była, która powiedziała, dlatego mówię, a jak powiedziałem troglodyta, to ja? Jak mam powiedzieć? Nie, Adrian chyba. Nie, Adrian. Chyba wiadomo. Adrian był Conorem, natomiast no, Ferrari też jest nie, panem. Ja nie mierzę na jakiegoś Conora, Grzegorza, ja mierzę jeszcze wyżej. Ci powiem, dasz mi 2 lata na trening przygotowania. Czyli Mike Tyson. Mike Tyson, polski i Mike Tyson. I też taką ten wielką posiadłość, o której opowiadasz. Oczywiście, że tak. Tylko widzisz, ja nie będę od Tygrysa, bo... A mówisz, że troglodyci jacyś z Freak Fightów chcieli... Ojej, to dużo to ich... Kogo masz na myśli, że znaczy, troglodyta? Inaczej, wiesz, dużo jest troglodytów do wyjaśnienia. Ja nie jestem pizdą, że się ma po prostu po kolei wszystkich wyjaśniać. Gdybym musiał to zrobić teraz, zrobiłbym to teraz, ale... No, a nie boisz się właśnie tych zaczepek, co ja się kierujesz nie boję niczego. Stronę Denisa? Sylwestrze, ja się nie boję nawet śmierci. Od okay. Tego zacznijmy. Czego ja mam się bać? Od jakiegoś pseudoprawilniaka Denisa. Mówisz o Denisie Załęckim, a tak? A czemu uważasz, o Penisie, że to o Penisie Załęckim. Nie... A kim jest Denis, jak nie pseudoprawilniakiem? Kim jest Denis? Ale czemu pseudo? Bo, okej, okay, nie będę użył takich słów na wizji, bo wiem, że oglądają to młodsi, ale jakieś swoje rzucasz slangi o Rozję Aniusie. Mówi, że ręki policjantowi nie poda, mówi, że ręki nie poda żołnierzowi. Jakby mu się chata paliła, to by zadzwonił na straż pożarną? Nie, to może podpalę mu chatę, co? To ja mam pytanie. Nie zadzwoni na policję, bez konsekwencji do tego po prostu podejdę. Widzowie, jeżeli chcielibyście, żebyśmy wykonali telefon do Denisa Załęckiego i skonfrontowali go z Nathanem, to piszcie na czacie, a my poprosimy Denis, może ogarniemy telefon. Denis taki się obsrał telefonu. Denis się obsrał telefonu. Bo ja jestem ciekaw waszej konfrontacji. Na Sylwester potwierdzi. Że Nathan chciał właśnie, żeby Denis zadzwonił, ale Denis powiedział, że nie, on nie chce z Nathanem przez telefon, że to gdzieś tam... Że gdzieś tam sam to ze mną wyjaśni, chce filmiki nagrywać. Ja bym poprosił... To z Labrygą. Ja bym poprosił reżyserkę, tak. A myślę, że to byłaby ciekawa konfrontacja. Ewentualnie na takim samym poziomie. Jakiś challenge dla widzów, ile łapek w górę ma się pojawić pod filmem, żebyśmy wykręcili żeby Denis wyszedł za kotary. Do Denisa, ale i tak łapki nam skoczą, także spokojnie. Tak. Chyba trzeba się zastanowić, pograjmy, czy no? Warto. Czy Fame tutaj? Chce być kojarzony z takimi Denis? Osobami, czy takie osoby dzwonią. A tu trzech może wejść, kurwa. Takie dosyć istotne pytanie. Panowie, spokojnie. Oni świat mają. Tak, bo bardzo ważną kwestię porusza sobie. Jakby wiesz, że teraz trochę skręcił Cloud w takim kierunku bardziej otwartym, że tak to nazwę. I teraz czy wy uważacie, że Fame będzie musiał dotrzymywać kroku w tym kierunku, jeśli chodzi również o Cloud, żeby po prostu nie wypaść, nie spaść z pierwszego miejsca? To mnie zastanawia. Bardzo dobre pytanie zabiera Sylwek. Uważam, że ten krok organizacji Fame, który dotyczył odcięcia się od pewnych kwestii, które były bardzo newralgiczne i często poruszane i po prostu nie powinny mieć miejsca na galach freakowych. I uważam, że stanowisko organizacji Fame będzie stanowcze, a więc będzie odcięcie się od tych zachowań cały czas i w żaden sposób nie musi organizacja iść za tym krokiem, nie musi czuć żadnych obaw ze względu na to, że ktoś przekracza pewne bariery i będzie więc ten... Więc może właśnie z racji tego sobie darować ten... Znaczy dostaliśmy też informację, że telefonu że nie będzie. Telefonu już nie będzie. To była troszeczkę prowokacja w kierunku też Nathana, natomiast oczywiście ale Nathan, telefonu... Ale Nathan twardo nie przyjął wyzwania. Ale oczywiście Denis może sam zadzwonić, jeżeli się nie boi rozmowy telefonicznej. Ale Denis jest obstrańcem, pseudoprawieniakiem.
Linie oczywiście będą otwarte. Słuchaj, ja z Denisem w klatce mogę, kurwa, nie wiem, co dać w zamian. Po prostu mogę, nie przysiąc, ale mogę, biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa, że Denisa w klatce rozpierdolę. Tylko moim jest jakby priorytetem to, aby sędzia zamknął klatkę i połknął klucz. Natan, ale nie mógł spierdolić. Ja jedynie z czym bym przegrał z Denisem, to w spierdalaniu, nie wiem, bieg na 100 metrów na przykład. Wtedy na 100 metrów też mógłbyś wygrać. Panowie, stawiamy na sekundkę. Tak, Polinka goli? No. Na sekundkę stawiamy tutaj kropeczkę, bo kroczek po kroczku będziemy zbliżać się do odsłaniania tego, co będzie działo się podczas najbliższej gali. Pewnie co nieco wiecie, bo też znacie swoje zestawienia, ale to jest ten moment. Tak, to jest ten moment, słuchajcie, gdzie już za kilka sekund poznacie kartę. Także co? Działamy. To jest właśnie ten moment, abyśmy poznali kartę najbliższej gali organizacji Fame, a tam sporo niespodzianek. Są zestawienia także, które zachwycą fanów sportu, ale też będą miały potężny gatunek emocjonalny. Widzimy największe sylwetki, a więc main event, to co wiedzieliśmy w połowie już wczoraj, a mianowicie Sylwester Wardęga, który stoczy walkę numer 3 po raz pierwszy z szansami. Znaczy po raz trzeci z szansami na zwycięstwo. I, natomiast tak, po raz w końcu pierwszy... ktoś wygrał. W końcu ktoś wygra, słuchajcie. Jakie te szanse? Kung fu. Wiesz, co w tym pojedynku jest? No. Sebastian w każdym się poddawał. Ty przynajmniej szedłeś do przodu, nawet biłeś sędziego Jarosza, ale się nie poddawałeś. Także mnie ciekawi tylko, co będzie, jakbyś miał taką taktykę, że nałożysz presję na Sebastiana, a on tej presji nie lubi. Czyli ja mam założenie w tej walce, żeby przynajmniej jeden cios zblokować na gardę, żeby rozłożyć umiejętności, że nie tylko w atak, tylko też w defensywę, w gardę. Mhm. I to jest taki mój cel, żeby nie wszystko blokować głową, ale tutaj warto dodać przy tej walce, że to nie jest wszystko odkryte. Że dzisiaj nie będzie całości odkrytej, ale tak, tu, tak. Jeżeli chodzi o main event, to jeszcze jest... No spore urozmaicenie, że tak się wyrażę, i to na pewno będzie dzięki temu o wiele, wiele bardziej ciekawsze. Będzie coś ekstra, ale to jeszcze nie teraz. Słuchajcie, aktualnie widzicie 11 start i co, może zacznijmy sobie od samego dołu. Zadyma kontra Polish Zombie. To jest pierwsza walka. To jest pierwsza walka. To jest pierwsza walka. Zaczynamy, słuchajcie, z wysokiego C, K1, małe rękawice. A tam i nie ma tych dziewczyn z Goats jeszcze? Czy już je usunęli? Są. I czy, poczekaj, to jest druga walka. Sekundę. Dziewczyny z Goats, które przyszły się upokorzyć na wizji, po prostu, przyszły się upokorzyć na wizji, mają, kurwa, wyżej miejsce niż Zadyma, tak? Tak, słuchaj, tylko organizacja Fame. Tutaj troszeczkę wytłumaczenia, bo faktycznie być może ta kolejność zaskakuje, natomiast organizacja Fame wychodzi z założenia, że ta rozpiska ma być właśnie troszeczkę nowym otwarciem. I tutaj od samego początku mają być duże emocje. Kibic ma otrzymać dawkę emocji. Czyli nie odbierać tego, że ta pierwsza walka to jest najsłabszych i takich najmniej medialnych zawodników? Bo często bywało tak, że te pierwsze walki na otwartym YouTubie były tymi walkami, które wcale nie były mocno interesujące, tylko wręcz przeciwnie, gdzieś te emocje były dawkowane. Natomiast od samego początku to ma być duża dawka emocji, ma się dziać, to napięcie ma być wysokie i miejmy nadzieję, że to napięcie wysokie i ta wysoka temperatura będzie trwała do samego końca. Dlatego ten pierwszy pojedynek pomiędzy Zadymą a Marcinem Wrzoskiem to jest pojedynek numer to jeden. Mogę zrozumieć, okej. A no właśnie, no to widzisz, jak dałeś taki argument, no to czemu twoja walka jest jako trzecia i ich pierwsza? To jest identyczny argument. Sylwku, to jest twoja wina. I ja mam do ciebie za złości trochę. Okay. Wiesz, kto miał się bić z Fabiańskim? Ja. Ja miałem się bić z Fabiańskim. Czyli miałem mieć walkę z Fabiańskim. Były rozmowy przez telefon. Nie, niech to potwierdzi ktoś z federacji po prostu. Były rozmowy przez telefon, miałem mieć walkę z Fabiańskim. I ta walka właśnie została jakby wzięta dla ciebie. Jednak jakoś to doszli do porozumienia takiego, że z tobą będzie się bił Sebastian Fabiański. A walka jest maślanką. Dojdziemy do mojej walki. Dojdziemy zaraz, tak, dokładnie. Słuchajcie, z kim widzicie faworyta w tym starciu? Zadyma czy Marcin Wrzosek? K1 małe rękawice. K1 małe rękawice. To też jest ważna formuła, bo wiadomo, że wywodzi się z kickboxingu Tomek Gromadzki, także tutaj wydaje się, że być może to jest formuła stworzona pod niego. Faworyt, panowie. Ferrari, może panowie, ty zabierz w końcu głos. Tej walki, pierwszy faworyt. Pojedynek gali Fame Reborn, Zadyma kontra Polish. Znaczy ma to sens, małe rękawice. Najgorsze jest, jak właśnie najmniej... najmniej popularni z karty. Chodzi mi, że często pierwsze pojedynki to były pojedynki jakichś tam, na przykład, nie wiem... Rogera. YouTuberów i to tych... To jest cały czas zawodnik organizacji Fame, także tutaj nie śmiejemy się z żadnego zawodnika. Wiadomo, każdy ma swoją szansę. Że skoro... Spoko, influencer.
Wiadomo, że skoro otwierają kartę i są jeszcze najmniej popularni, to nie zachęcają tak dużej publiczności, a pierwsze dwie walki zawsze lecą za darmo, więc jak oni zobaczą jakąś gigawojnę... To jest reklama. To reklama pójdzie mocno w świat. No jest to były mistrz KSW versus były mistrz Gromdy. W jakiej formule? K1 małe rękawice. O kurde. Także formuła jest bliższa. To nie, czy to nawet się, nie faworyzuje... Tomka bardzo. Zadyma, no. Sportowa walka zajebista. Pamiętajcie, Tomek Zadyma, tak jak wspomniałeś, bił się na gołe pięści, także te małe rękawice nie są obce, także nawet wygrał, brak rękawic, bardzo dobrze się tam spisywał. Jest mega odporny, ale dochodzą kopnięcia. A jak kopnięcia u Tomka? No nie jest to jego najmocniejsza. Nie? On się nie wywodzi z K1? Wywodzi się z K1, natomiast zawsze jest zawodnikiem, który bazował na pięściach, na uderzeniach pięściami. Natomiast w tym kickboxingu też odnosił sukcesy, dlatego tutaj się zastanawiam. Nie, ale ciekawa walka. No Marcin, też. I oni się też bardzo nie lubią, tam padło naprawdę... Z main eventu na otwarcie, no cóż. Polish Zombie. Ale pogryza to. Nie. Absolutnie, to jest dla mnie... Według mnie to jest najfajniejsza walka na otwarcie, bo jak ja bym obejrzał sobie to, to już nie mógłbym nie obejrzeć. Właśnie też o to chodzi. A wy, jeżeli chcecie się pojawić w Łodzi już 9 grudnia, to właśnie w tym momencie ruszyła sprzedaż biletów. fame.tv, kupujcie bilety, bo ostatnio się rozeszły chyba... E-bilet.pl. Pubilet na fame.ma. Tak, ale e-bilet jest... Nie kontrolowałem. Także kupujcie bilety, żeby pojawić się z nami na hali. Dobrze, czyli co? Mnie zastanawia, jak to marketingowo wpłynie, bo faktycznie zawsze każdy miał najsłabsze walki na początek, a teraz taka... Albo jedna z lepszych. To przepraszam. Nie stało, to ja jestem... Wyjątkiem po prostu, więc tak samo może z ADM. A teraz jak to zadziała, bo zawsze ile tam osób oglądało pierwszą walkę? Od 150 do 200 tysięcy. Do 200 tysięcy około. No i też kwestia tego, jak te walki przebiegną, bo to też ma ogromny wpływ później na zainteresowanie, jeśli chodzi o samo wydarzenie. Dlatego jest był kiedyś mega zadowolony, że chyba właśnie w tej walce Szeliga Felicze było. I tam był knockout, dokładnie. Idealna reklama, żeby ludzie kupili całą galę, nie? Mm-hmm. Zobaczymy, jak to przebiegnie. Natomiast to jest zestawienie już takie stricte trochę sportowe, natomiast osób, które już miały swoją przeszłość w organizacjach freakowych. Ja też się zastanawiam, jak to zostanie rozwiązane na konferencji prasowej, kiedy dojdzie do konfrontacji słownej pomiędzy Zadymą a Polish Zombie. Mam wrażenie, że to jest taka tam konfrontacja, w której powinien być napisy. Powinien być logopeda na tym panelu. To jest naprawdę grube ale panowie grube też, sobie nie szczędzi, pod tym kątem. Też sobie nie szczędzili uprzejmości, to chyba Zadyma nazwał zombiaka pizdą, także będziemy to wszystko będziemy to wszystko weryfikować. Czas na drugi pojedynek. Iga kontra Malinowska. Sylwek, i tutaj jest pytanie do ciebie. Czemu do mnie? No bo byłeś w Goatsach. Nie wiem, czy byłeś, czy dalej jesteś. O tym nie będziemy rozmawiać. Druga walka? Iga kontra Malinowska. To są dziewczyny z Goat. No właśnie. I teraz, Sylwek, powiedz mi, jak oceniasz te starcie? Ponieważ bardzo duży hejt się wtedy wylał na was po emisji tego odcinka, poszło trochę to już w złą stronę. Tak, ja się z tym zgadzam, że to poszło w złą stronę. Natomiast samo starcie, między dziewczynami, ja na przykład, jak tam było dopasowanie tych zawodniczek do pojedynków, to ja patrzyłem wagowo, żeby były w podobnej wadze. Natomiast się okazało, że one mają jakiś zatarg jeszcze, one są z odcinka... Czy one są od ciebie z odcinka? No, tak. Wybrałeś je, czy nie? Ferali się odwrócił. Ferali się odwrócił i zdał. I zdał sobie sprawę, że zna skądś tę dziewczynę. Nie. Nie widzę ich pierwszy raz. Przynajmniej jest flashbacki miał. Ta Iga była taka najbardziej z tych wszystkich dziewczyn tam utalentowana, żeby gdzieś coś podziałać w tych social mediach. Ale ruchowo, czy generalnie interpersonalnie? Słucham? Interpersonalnie czy ruchowo, bo nie wiemy, czy... Nie, ogólnie. Tym, że była w miarę błyskotliwa na tle innych amep. I ona... Żartuję. Iga też, wiem, że grała chyba w filmie Dziewczyny z Dubaju. Tak mi się wydaje. To Natana koleżanka. Bo Natan do Dubaju się przeprowadza. To już jednak nie jestem mieszkać w Dubaju, wiesz? A ta druga to było takie totalne przeciwieństwo, cały czas jakaś taka... Nie wiem. Ona też powiedziała, że Polski fajniejszy od ciebie i ty się wtedy strasznie obudziłeś. A, tu już wiemy, o co chodzi. Tu już wiemy, o co chodzi o Madeusz. Tak, na wiesz co? Crash i w formie. Masz tutaj jednak jakąś zadrę i dlatego, szpileczki już bijesz dlatego. Nie, ale ponoć nie wiem, czy to prawda, że później wstawiała na TikToka, że niby do niej wypisywałem, co jest też nieprawdą. To nie wiem. Ale to...
ale ten... Sylwek, no gdzie, trzeba to jak przychodzi spadać. Się dziewczyna z tobą umówić, ale by powiedziała, wiesz co, ale tak w sumie jakby Hubert przyszedł, to wolałabym się umówić z Hubertem. No to masz coś takiego, no, no to... To tam, no to elo. Ale dziwisz się? No to elo. Ja się nie dziwię na przykład. Nie, no, zagary, no, a jak byś ocenił? Uważasz, że Amadeusz ustępuje w czymś Kacprowi, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny? O, właśnie, kto jest bardziej zadbany, powiedz. Tak, to jest Amadeusz czy Kacper? Ale ja z nimi nie przebywam. Ale kto jest bardziej zadbany? W ogóle stawiacie mnie strasznie komfortowej sytuacji. Ja ostatnie dwa miesiące spędziłem w Dubaju, w pięciogwiazdkowych hotelach. Ale to nie ma znaczenia. To, że zegarkiem Majerz, to co to ma za znaczenie? Nieważne, co tutaj Kacper by nie robił, to ostatnie dwa miesiące na pewno przebywałem w dużo, dużo lepszych warunkach. Więc a w Dubaju myślę, że ostatnio jestem bardziej zadbany. No Kacper całe szczęście wrócił z wakacji z Izraela, bo też przecież... Tak. Czyli ty postrzegasz swój, że wtedy jesteś zadbany, jak bywasz w drugich hotelach? Nie, ale... To jest abstrakcyjne. To jest abstrakcyjne. Nie jest abstrakcyjne. Być może obstawiam, że pewnie nie byłeś nigdy w tak drogich hotelach, bo jakbyś był, to byś wiedział, że jak płacisz po kilka tysięcy za noc, o tym to oni cię, to, o ciebie tak muchają, huchają. A dlaczego mam o tym nie mówić? Ale zabolało, nie ma, nie, nie, nie ma, zabolało trochę. Nie? Troszeczkę zabolało. Ja jestem o zegarku, upa. G-Shock i kurwa kampanile trzygwiazdkowe. G-Shock? To jest nie będę mówił marki, to jest zegarek triathlonowy, który bada cały czas moje tętno. Śmieję się, że mam tanie zegarek. To jest G-Shock i kampanile. Zacz, ja nie mam żadnego i co? A się czuję wartościowszym człowiekiem od ciebie. Dlatego myślimy... Czekaj. Dlaczego uważasz, że nie jestem wartościowym człowiekiem? Ja się uważam, że ja jestem bardziej wartościowy w takim względzie, że właśnie nie postrzegam siebie przez pryzmat i innych nie postrzegam przez pryzmat pieniędzy. Ja uważam, że to jest średnie. Postrzeganie innych i swojego ale własnego. To, ale tutaj fajnie sugerujesz ludziom, że ja postrzegam innych przez pryzmat tak pieniędzy. Ale tak zrobię to twoje słowa. Nie. Tak, to, a to nie było hotel... Miszaczku tak, że siedziałeś ja nie i kpiłeś z mojego zegarka, że byłem w Dubaju. Nie. Ewidentnie nie. Nawet na ten to dotrzeć będzie co? Boli dupka, co? I widać było taką malutką... Czekajcie. Dajcie mi odpowiedzieć. Uporządkujmy to. Dajcie mi odpowiedzieć. Ja powiedziałem tylko, podpisując się pod narracją Sylwka, że faktycznie przebywanie w pięciogwiazdkowym hotelu i posiadanie zegarka, który jest bardzo drogi, nie świadczy o tym... Zegarek na pewno nie. Zaczekaj. Kropka. Nie świadczy o tym, że jesteś zadbany bardziej od kogoś, kto nie ma tego zegarka drogiego i nie przebywa w pięciogwiazdkowym hotelu. Uważam, że można dbać o siebie, nawet nie posiadając takiego zegara. Stańmy. No ale jak tam masz, kurwa... Dobre przemówienie, brawo. Pięknie. Gratuluję. Maciek. Sam sobie no, pięknie. Chyba musiałem, no. PR podbity. Ej, ale uraziło cię to, co powiedziałem? Maciek, 27-letni, to mi znowu ma rację ten turski. Ty możesz się uważać, że ty jesteś ode mnie ma rację ten turski, a ja sobie uważam, wiesz, bo oczywiście, mamy inne ja też jestem zadbany. Ja na przykład, jak lecę gdzieś na wakacje, to wolę właśnie iść w takie biedniejsze rejony, bo lepiej poznaję ten kraj. Ale spokój, ja też uwielbiam zwiedzać świat i tak dalej, ale jak już tak tutaj, kurwa, po nitce do kłębka, głupie było takie żartobliwe pytanie, czy czuje, który jest z nas bardziej zadbany. A wiadomo, że najbardziej to dbany jest Sylwester. Tak, to było nawiązanie do jego pytania, to musimy zrobić do Fagaty. Przebywając, kurwa, w Dubaju, jak płacisz za to wszystko, to masz wszystko podstawione pod nos i masz sztab, kurwa, specjalistów dookoła, który o wszystko zadba. I nawet ci do pokoju przyjdą, lekarz ci przyjdzie dobra, do pokoju, dobra, zrobią wszystko. Idziemy, wierzymy, że nie zadbasz tak bardzo o siebie tak, w bloku okay, na pewno. Idziemy dalej. Jak, w ogóle kurwa, ze wszystkiego, niby że prowadzący ze wszystkiego się śmieją. Tak, i mówią, idziemy dalej, nie odpowiadaj. Ale zobacz, dobrali się we dwójkę, teraz chcę przejść do twojego starcia, Nathan. Dobra, team przegrywy versus team wygrywy. A ja nic nie przegrałem. Neutralny wartościowy człowiek. Masakra. Przegrał. Pół nie przegrył. Dobra, no dawaj, nie, słuchajcie, Nathan ma pytanie. Ja uwagę do oktagonu wyjść, a czy ty wyszedłeś? Co się dzieje? Ja muszę chyba wyjść do tego. Dawaj, ja mam tutaj potencjalny teraz Nathan kolejny. Mówi, Hubercie. Teraz mówi Nathan, dawaj. Ty się śmiejesz, bo ty lubisz się śmiać, cały czas się śmiejesz na bestiarze z mojego UFC. To myślisz, że żartuję z tym UFC? No stary, przegrałeś jeszcze niedawno z Darol Wem przecież. Spoko. To mogę teraz cię zweryfikować, jak nie wiesz mojej... Możemy. Face to face, bo jest grubo. Ja, chodź. Ale myślisz, że nie potrafię, kurwa... No chodź na face to face. Face to face, dobra. Tak. Face to face. Ja uważam, ale gdzie, na środku?
Tak, dawaj. Nad gardę przepraszam. Ale co ty mnie szarpiesz, kurwa? Wiesz, że to kosztowało? Kurwa, nie w moich butach. Nie w Versace. Versace. Dobra, stary, weź. W konfrontacji cielesnej Natanas prowadzący. Nie wiem, czy takie rzeczy powinny mieć miejsce. Dobra, Natan, i teraz przejdźmy do twojego pojedynku. Żartami wiadomo. Hubercie, no offense, ale naprawdę, ty nie wiesz, w jakich jestem umiejętnościach aktualnie. No. Bo ty wiesz, dla żarciki z tym możemy wrócić face to face, a my ale zobaczymy, jak się będziesz, chłopaczku, kurwa, śmiał, jak wyjdziesz. Chłopaczku, ja bym cię, chłopcze, nad nie skrzywdził, od tego zacznijmy, a ty możesz jedynie co zrobić niedługo. Jak będę w UFC, to z Kaniowskim moje walki, kurwa, na Kano typuję obstawiać w UFC. Kto wygra, ja czy Khabib, kurwa. To jedynie cię czeka niedługo. Ale to nie taka tego. Dobrze, Nata, a teraz nie przejdźmy do rzeczywistości. Sugeruję, że potrenuję trochę dłużej, to w stójce jestem w stanie pokonać Khabiba. Ojej. W stójce jestem w stanie. No to Nata, kurwa, już, ale nie, powiem ci kto tak. Kto się śmieje, ten ktoś, się śmieje ostatni. Ktoś już kiedyś ktoś tak mówił, śmieje. Trzeba wymyślić coś własnego, swojego, lecimy dalej. Twoja walka. Ale w dupie macie tak mówił, kurwa, Tomasio. Twoja walka, Maślana kontra Bóg Estetyki. Walczysz z debiutantem i jak nagrywaliśmy wywiad, to powiedziałeś mi taką rzecz, że dasz mu swój duży palec u stopy do pocałowania. Dobra, a zacznijmy może od tego. Nie palec jest, u stopy, tylko jest... haluksa, bo mam lekkiego haluksa. Jestem w stanie się przyznać do tego bez jakiegoś bólu większego. Miałem lekkiego haluksa. I Maślana jest to osoba, który po prostu bardzo długo chciał... Jak wiesz, ja nie daję walk komuś, kto o nie... Czym się zajmuje Maślana? Sylwetkowe sport. Zaraz powiem. TikTok, tak? Nie, ja jestem ojcem Maślanki. Ja bym poprosił reżyserkę o telefon. Tu ma Maślana z moją jakby spuścizną, tylko tą nieudaną. Uważasz, że go stworzyłeś gdzieś w internecie? Tak, ja go stworzyłem, w ogóle dałem mu życie. Mhm. Ja dałem mu życie. To jest moja nieudana spuścizna. Dlaczego nieudana? Na początku mówił mi dziękuję, że w ogóle, wiesz, dzięki tobie zacząłem ćwiczyć, nie ćwiczyć, tylko nagrywać na TikToka, jak ćwiczę, to tamto, bo ja pierwszy zacząłem w Polsce robić gym content. I ludzie, którzy też zaczęli po mnie powtarzać, połowa ludzi była mi wdzięczna. Wszyscy byli na początku wdzięczni. Ale on odkrył. Mówi o... on mówi... Turski! Ja gadam, posłuchaj, jak gadam. Ja mówię, ty słuchasz, okej? Okay? Ustalone teraz. Ja ci nie przerywam, prawda? Masz rację. Dziękuję. Okej, okay, kulturka zachowana, dziękuję. Połowa ludzi była podzielona. Jak już potem wpadł na mnie hejcik, który mam już w piździe, wiesz co chodzi. Mhm. Połowa tą wdzięczność, którą do mnie miała, usunęła, zaczęła chcieć walki ze mną, a połowa dalej jest wdzięczna, jest do mnie albo neutralna, albo mnie lubią. Kubuś jest nieudanym moim plemnikiem, spuścizną, który postanowił właśnie cały czas nagrać na mnie TikToki, wyzywać mnie, a ja takim osobom nie daję atencji przez to, żeby wiedzieli, że gdy ktoś na siłę mnie wyzywa i jest jakby chorągiewą, to wtedy walki nie dostanie. Ale powiedziałem na wywiadzie już dawno temu, jeżeli on jest w stanie mojego haluksa prawej stopie, podkreślę, haluksa w prawej stopie, nie lewej, w prawej, bo w lewej nie mam haluksa. Jeżeli będzie w stanie mi go postać namiętnie, pocałować, polizać, daj mi dokończyć, to wtedy dam mu tą walkę. I teraz słuchajcie, mamy Maślane na linii, także witamy cię i konfrontujemy. Dla Amadeusza, bo zaschło nam, bo jest taka sacharka. Przepraszam, czy mógłbym kawę poprosić, ale z jagodami goi i z mlekiem bez laktozy? Bo Amadeusz chce jakiegoś dzika. Jak ja bym chciał kawę prosić z mlekiem bez laktozy, z jagodami goi, jeżeli to nie problem. Słuchajcie, mamy już telefon. Witamy cię, Maślana. Dubaj mi przynieśli. Słuchaj, strzelam, że oglądasz program i słyszałeś to wszystko, co mówił na twój temat Natan Marcoń. Jak ty możesz... Wiesz co, szczerze, tak w kratkę, bo jesteśmy akurat tutaj z chłopakami na jedzonku, także nie śledzę do końca. Z chłopakami. Widziałem początek, ale nie wszystko słuchałem. Z chłopakami na jedzonku. Tak, z chłopakami, także Natan, mam kumpli, zgadza się. Możesz to, co powiedziałeś nam teraz... W skrócie, jeszcze raz. Przekazać Maślance, słyszysz? Ale co mam przekazać Maślance? Maślanka, chciałem ci bardzo podziękować za wyleczenie mojego palca w prawej stopie. Mm-hmm. Naprawdę, jak wiesz, no widziałem właśnie, coś tam nagrałeś, ale... po podpisaniu umowy, coś tam pojacowałeś, że... Milcz. No, dobrze, milczę. Czekam, aż się wysławisz. Okej, dobrze, dziękuję. Dobrze, dawaj. Dziękuję. Wiesz, jak pies liże ranę, to jego silna działa leczniczo. Tak samo ty. Wylizałeś mi palca w rajstopie stopie i wyleczyłeś mi haluksa. Dobra, Marcin, nie pierdol, nie kreuj się na kogoś, kim nie jesteś. Ale pierdolicie się z kolegami na jedzonku teraz. Tylko pod liczby to robisz, a reputacja kuleje. Ale panowie, ja mam tylko jedno pytanie, bo wy kiedyś byliście kolegami, tak? Nie byliśmy nigdy kolegami. Nie, on nie byliśmy kolegami. Dupę, kiedy nie byłem hejtowany, kiedy zacząłem być hejtowany. Ja ci lizałem dupę, a pokaż mi jakiś dowód, że lizałeś dupę, czy ja kiedykolwiek do ciebie napisałem? Tak, w komentarzach. No to dawaj. Jak coś napisałem? A w komentarzach, co napisałem? Nie zacytuję ci jeden do jeden, ale napisałeś, po prostu chwaliłeś, nie mówiłeś dzięki mnie, zacząłeś nagrywać to, nie, tamto. Nic takiego. Tylko oczywiście niestety, Kubuś, no, niestety nie jesteś tak sprytny, jak ci się wydaje.
Mhm. Jesteś ja taki zbryciule, jakbyś. Dobrze, wiesz, to wyciągaj ja to z rękawa dalej, bo stary... Nie wyciągnę to z rękawa, od tego jest Sylwek. Kuba, ale powiedz mi, bo Nathan powiedział, że to on ciebie stworzył w internecie. To jest moja nieudana spuścizna. Tak, Nathan to jest mój kameraman, po prostu mi wszystko nagrywa, montuje i mnie stworzył, no. Nie, ja po prostu cię spłodziłem, a nie stworzyłem. Ja nie jestem twoim kameramanem, jesteś moją nieudaną spuścizną. Powinienem to wyczuć w chusteczkę, ja wiem, a kurwa, ja, niestety nie zrobiłem tego. Niestety nie trafiłem w chusteczkę, nie wytarłem, nie kupiłem, kurwa, tabletki dzień po. Przepraszam. Mój błąd. Dobra, skończyłeś? Bardzo cię przepraszam. Skończyłeś? Jeżeli pozwolę ci mówić, wtedy powiesz, pozwalam ci mówić. Rób kondychę lepiej, rób kondychę. Nie musisz robić kondycję. Chociaż pierwszą rundkę. Ja trenuję umysł. To mi wystarczy na ciebie. Ja trenuję umysł. Widziałem, jak biegasz, na pewno kondycja jest świetna. I przednia. Koordynacja zajebista. Gdzie widziałeś, jak biegam? Ja widziałem tylko, jak Denis biegał. W sumie, jak biegam, nie widziałem. Widziałem, no to ciągle, że widziałeś, jak biegam, kurwa. Nie. Ale spokojnie, ale to jest po chińsku. Ja mogę zadać pytanie, bo ja bym chciał zrozumieć, na przykład ty, jakie masz zastrzeżenia do Nathana, że postanowiłeś, żeby była ta walka. Ale to daj odpowiedzieć drugiej stronie. Jakie są twoje zarzuty do Nathana? Sterydy, zła motywacja młodzieży. Ale daj odpowiedź. Jakie są moje zarzuty? Ja personalnie nie zostałem w żaden sposób skrzywdzony przez Nathana. Nie lubię po prostu, absolutnie nie darzę sympatii do jego kreacji internetowej i do jego twórczości. Ale to znasz Nathana prywatnie i twierdzisz, że gra inną osobę w sieci, jest zupełnie inną postacią i ta kreacja internetowa dokładnie tobie się nie podoba. Miałem przyjemność rozmawiać z nim jakieś dwie minutki. Przyjemność. A ja niestety. Tak, miałem przyjemność. Ale tylko dwie minuty. A wiesz dlaczego, Marco, miałem przyjemność? Bo dałem ci dwie minuty. Przez te dwie minuty widziałem jakieś światło w tunelu, że możesz, kurwa, wyjść na człowieka jeszcze, ale po tym, co robisz w internecie, absolutnie już takiej szansy nie widzę niestety. Wiesz co, korzystaj tylko z tego, że widzisz minutki, światło, stary. Bo niestety ci zgaśnie, kurwa, niedługo, więc pokorzystaj Dobra. Z tego. Fajny szlafroczek masz. Wiem, dzięki, Versace. Dubaju. No widziałem, że Versace. No do lunch takie jeszcze po 5 tysięcy latają. Byś nie przeszedł? Ani dnia byś mi nie przeszedł? No to masz limitowana edycja. Jeszcze jak możesz... Na zamówienie, szyte. A w ogóle, panowie, a czemu wy się nie bijecie w MMA, tylko bijecie się w K1? Bo ja ustalam warunki. Prawda jest ja taka, jestem, kurwa, że... królem tej federacji, tak samo jak jest Amadeusz, i my ustalamy warunki, nie ktoś inny. A mogę Sylwek kim jest ja tej też? Federacji? Tak Sylwek jest Sylwkiem. Sylwek jest Bardęgą. Ale piękne odpowiedzi są. Ja naprawdę mam jedynie, co mi się nie podoba. Wziąłem... Obiecałem, że jak wycałuje mi palusza, wyleczę go, jak pies liże ranę, wylizał mi tą ranę. Obiecałeś miesiąc po podpisaniu umowy. Także tak polecieli sobie ładnie, że wiedziałeś, że waleczka będzie, a potem coś spierdolisz o warunkach, że mam ci... Nic takiego nie słyszałem. Nie wiem, co ty kombinujesz, bratku, ale jest jeszcze nie nadzieja, żebyś przeszedł normalną drogę. To jest różnica. Nie jestem twoim bratem, tylko ojcem, powtarzałem to już wiele razy. Zacząłem ci karierę, skończyć tę karierę, ale a potem mierzę, kurwa, dalej. Ale kurwa, że ty mi zacząłeś karierę? Co ty pierdolisz, że mi zacząłeś karierę? Ty jesteś po prostu przetarciem, daję ci szansę, którą zmarnujesz. Ja zmarnuję tą szansę. Ty myślisz, że jak nagrywałeś pół roku przede mną o siłowni, to ja nie mogę już na siłowni nagrywać i mnie stworzyłeś? Możesz, jeżeli ci pozwolę. A ja ci pozwoliłem, dlatego zacząłeś nagrywać. Dobra, nie mam ochoty z tą gadać, już nie czekaj. Ale panowie, ale to nie jest... Także prosiłbym jakieś konkrety. Najlepiej, jakby ktoś się wypowiedział oprócz Marconia. Ja mam do was jedno pytanie, panowie. Nie po nazwisku, pan Marton. Nie chciałeś się bić z Nathanem w MMA, ponieważ jesteś debiutantem? I w sumie już mówię, jak ty to masz wygląda. Chyba trzy walki, tak? I to ty ustalasz warunki. Ja ustalam warunki, bo jestem szefem. W trakcie tej przemiłej dwuminutowej rozmowy z Nathanem, kiedy był w miarę normalną osobą jeszcze, bo poza kamerami, oświadczył mi, że najchętniej zawalczył z K1. Poza kamerami babacami, kurwa, lizałeś to. Kto jest normalny poza kamerami, Boże, kto stary, nie? Ale kurwa, nie wiem, co ty chcesz zyskać tym, nie? Bo ja lizy może gdzieś tam się zgadzają, bo jest przyzależniony od federacji, ale poza tym to, co internaci o tobie myślą, to jak ty chcesz to jeszcze uratować? Ja nie mogę chyba, że nie czujesz takiej potrzeby i masz troszeczkę inne wartości. Ty czujesz jedną potrzebę. Zobacz, co ty się kurwa robisz, z Conorem walczyć w szlafroczku, chcesz wyszedłeś ja i zgrywasz. Nie będę walczył w końcu. Nie zgrywasz powiem, tym że z Conorem walczył? Przekonujesz coraz bardziej, że nim jesteś, stary. Ale Conor to jest mój jakby... Dobra, to jest kumpel. Dobra, przejdźmy Conor to jest kumpel Nathana. Jakby... Ale nikt ci już nie chce słuchać, jakby, więc do czego mamy przejść? Ale to ty dzwonisz. Panowie, tak, ucinamy. Będziecie mieli program, będziecie mieli konfrontację face to face, konferencję. Jak już palca pociągnąłeś, i tam porozmawiamy, a my przechodzimy. Dziękujemy dobra, za dzięki za telefon. Na telefon, trzymajcie się, Dzięki. Miłych treningów i smacznego z kolegami, najedźcie się na skórkę. Przypominamy, cały czas trwa sprzedaż, już ruszyła sprzedaż biletów na najbliższą galę Fame. Mam potwierdzaczy, którzy potwierdzą Pałuta.
przykład zastanawia, bo najpierw dostał duży hejt Nathan, wtedy za te akcje z tymi badaniami i tak dalej, ale gdzieś się z tym pogodził i leci na tej karcie. Tak. Jest takim freakiem, ale chyba takim odklejonym, ale bezpiecznym. O, nie? Ja nie jestem odklejony, właśnie jestem tak przyklejony, żebyście wymyśleli, że ja jestem odklejony. No właśnie, Nathan, ale ile w tobie jest prawdziwego Nathana? Ja, Hubercie, pozwalam ci pokazać to, co chcę, żebyś widział. Mhm. I musisz to zaakceptować. No ale ile jest tego prawdziwego Nathana w takich programach? A ty myślisz, że jestem głupi? Ale ja nie mówię, że jesteś głupi, tylko jest prawdziwy o ciebie. Sylwek, ty myślisz, że jestem głupi? Ja więc robię. Ja pokazuję to, co chcę, żebyś widział. To chcę, no tak, Hubert ale widział. Chcę zrozumieć... To chcę, żeby pan Turski widział. I to jest wizyta jak trochę u psychologa. To, żeby Amadii widział. My go w tej chwili leczymy. Nie, to ja leczę was, głupoty. Ale ja uważam, że w tym, co mówi Nathan... Ja leczę was niewiedzą. Że w tym, co mówi Nathan, jest mnóstwo szaleństwa, ale też jest ziarenko prawdy. I Maćku, w końcu ruszyłeś głową. I terapia nam pomaga. Trzeba wyciągać między wersami niektóre rzeczy. Które to jest to ziarenko prawdy, żebyś mi wskazał? Ja uważam, że każdy może sobie wyciągnąć, co chce z Nathana i dostrzegać między wersami. I też uważam, że publiczność Fame jest na tyle sprytna, że potrafi sobie wydukować niektóre rzeczy. Natomiast tej kreacji Nathana jest sporo. Ja tylko liczę na to, że Nathan podejdzie do tych treningów faktycznie z serduchem i się przygotuje, bo uważam, że pod tym kątem jest jeszcze duża właśnie, rezerwa. Czy ty, Nathan, na przykład po prostu chcesz, wyjdziesz obojętnie z kim, nawet teraz jakby ci dali szeligę, to ty wychodzisz, bo ty chcesz po prostu zarobić siano i sobie gdzieś to odłożyć? Czy ty naprawdę gdzieś masz aspiracje sportowe, że kiedyś chcesz naprawdę mieć fajny rekord w tej federacji? UFC za dwa lata. Nie, no przecież dom buduje i mieszkanie. Sylwestra, słuchaj mnie. Ja freak traktuję ogólnie... sporty walki jako hobby. Hobby. Ja mam inne zarobki. Ja zarabiam tyle pieniędzy. Uh-huh. Ja sram pieniędzmi. Ja nie potrzebuję zarabiać we freakach. Ja po prostu to lubię, jestem wdzięczny federacji i jakby, bo ja na pewno będę walczył w UFC. Nie, że ja chcę, ja na pewno będę walczył w UFC. Tylko to zależy od federacji. W jakiej kategorii wagowej? Jak Dana White zadzwoni do federacji, to czy się zgodzą na wypożyczenie do UFC. Uh-huh. Bo ja nie chcę opuszczać jakby federacji, Fame, chcę po prostu pokazać się w UFC na cały świat. Dobra. Ale nie, mogę odpowiedzieć Sylwestrowi na pytanie. Mógłbyś, Sylwester, powtórzyć? Czy mówisz, że te aspiracje sportowe, tak? Czy mam? Tak. Czy tak. Jeżeli ja na przykład mówiłem prędzej, że do Szeligi nie wyjdę, jeżeli nie będę przygotowany, jak na poprzednich galach. A teraz... A przygotowujesz się? Ja trenuję dwa razy dziennie, Sylwestrze. Słuchajcie, trzeci trening dziennie mam umysłowy. Ja na przykład wyjeżdżam do Chin niedługo, przed walką z Szeligą, aby trenować kung fu. Do Shaolin. Wiesz co to Shaolin? Oni się otworzyli na turystów. Świątynia Shaolin. Ja tam będę trenował kung fu po to, aby umysł też trenować. Nie tylko fizyczność, bo ja umysłowo już zjadam szeligę, a jeżeli jeszcze bardziej umysłowo jakby się skupię, to z automatu jestem wygrany w każdej płaszczyźnie, jeżeli chodzi o... Ja bym wyczerpaliśmy temat. Nie, tylko daj mi jeszcze dokończyć. Chodzi o to, że ja biorę pełną, jeszcze raz powtórzę, odpowiedzialność za moje słowa. Szeligę. Piotrka. Szeligę. Prokuratora. Wszyscy wiecie jeszcze kogo. Jestem w stanie wyeliminować z życia. No spójrzcie po prostu na Piotrka i powiedzcie wprost. Zadajcie sobie pytanie, czy on nie wygląda i nie mówi jak jaskiniowiec. Jak troglodyta. Ej kurwa, pojebał cię w śmietniku? No czy nie wygląda i nie mówi jak kurwa jaskiniowiec Piotr Szeliga. Jeszcze tym swoim głosem. Co kurwa powiedziałeś? On ma tak przepalone styki, że w ogóle umysłowo jestem w stanie wygrać z nim walkę. Że on wejdzie do klatki i on po 10 sekundach zrezygnuje z walki. To jest program Nathan kontra reszta świata. I teraz, Nathan, damy ci możliwość konfrontacji z Shelim. Prosiłbym, jest! Prosiłbym reżyserkę. Dziękuję. O telefon. Jeszcze. Jest na treningu, także trochę poczekamy. A my przechodzimy do kolejnego starcia. Maćku, Twitter wchodzi na salony. To jest gruba sprawa, bo ja mam wrażenie, że sporo osób nie zdaje sobie z tego sprawy, kim jest w rozpisce Greg. Czy wiesz, Sylwku, kim jest Greg? Magrego, zastanów się blisko, bo to jest G na końcu. Nie, no ja pytałem. Za sekundkę, Sylwku, bo odbierzemy tylko telefon, bo mamy widza na wizji, dobrze. Tutaj spontaniczne pytanie. Dzień dobry, cześć, z kim mamy przyjemność, jak możesz się przedstawić i czekamy na arcyciekawe pytanko. Siema, ja jestem stargardzki wojownik i mam pytanie do Marconia. A kto dzwoni? Stargardzki wojownik. A kto to jest? No, powiesz, no, wojownik ze Stargardu. Aha. Prosimy o pytania. No mega tak, ciekawe, bo stary, jadę cały czas na tego Labrygę i Załęckiego, że jacy to oni nie są, że co ty byś im nie zrobił. Nie, Labrygas mi się podoba akurat, więc tam no, stary, może ale, mogę z nim spędzić noc, ale nic więcej. Mówisz, że możesz ich pierdolić, a prawda jest taka, że dostałeś wpis do Darulwa. Zacięta płyta. A wiesz, że gdybym żył tak samo jak ty, tym co było... to bym był w takim samym położeniu jak ty, czyli zostałbym startgarskim, kurwa, wojownikiem do końca życia i dzwonił na programy.
No a ja idę do przodu. Ja kurwa, żyję tym, co jest teraz. I teraz nie szaleję. Kurwa, ja mogę do trzech wyjść. Mogę wyjść do Denisa, mogę wyjść do Szeligi, mogę do dwóch Denisów wyjść. Mogę do nich teraz wyjść, w tym momencie, jeżeli będzie gala. Załóżmy, mamy 6 rund i po 2 rundy każdy i każda walka jest po prostu w innej jakby płaszczyźnie. BJJ, i od wszystkich dostaniesz w pizdę. MMA. Okej, widzisz, dostanę w pizdę. Okej, możesz tak myśleć. Ja przynajmniej miałem okazję dostać w pizdę. A ty będziesz miał okazję zadzwonić na następny program i powiedzieć mi, że znów dostanę w pizdę. Jedyną okazję, to nas wyróżnia właśnie. Robisz z siebie błazna przed całą Polską. Dziękuję. I to jest twoja okazja. Widzisz, ja przed Polską, a ty tylko przed rodziną. No ty jesteś zawodem swojej rodziny akurat. Trudno. No nie trudno. Trudno. Moja mama się może cieszyć, bo właśnie buduje jej dom. Tata też się musi cieszyć, bo nie pracuje. Babcia z dziadkiem również mają małą emeryturę, więc myślę, że są zadowoleni z tego, że Maciek kurwa ze Stadgardu, czy z czego tam dzwoni, powie, że jestem błaznym i z tego zarobię pieniądze, żeby utrzymać właśnie całą moją rodzinę. Na swojego nazwiska. Ja się właśnie cieszę, że mogę i aktualną moją rodzinę, i przyszłe pokolenie, jeżeli to przyszłe pokolenie mądrze będzie zarządzać pieniędzmi, jeszcze przyszłe pokolenie będę mógł utrzymać właśnie tym, że zrobię z siebie błazna. I robisz wszystko dla rodziny. Nie, a tak szczerze. Amadeuszu. Spotka się cztery oczy Załęckim bądź Labrygą i powiesz im to wszystko, co im mówisz przez Instagram. Co się dzieje? No prosiłem wcześniej o Nie słyszę, co mówisz, rozłącz się już. Dziękujemy za telefon. Dziękujemy za telefon. Słuchajcie, a wy pamiętajcie, że możecie kupić bilety na fame.tv, także kupujcie. Prosili, żebyśmy tego nie zabierali. Turski. To ja bym poprosił Zaczekajcie, ale spokojnie. Ja proszę tutaj o zachowanie porządku. Nie zachowujemy się w taki sposób. Jeśli chcesz coś do picia, to wystarczy jeszcze raz przypomnieć, natomiast nie rzucamy szklankami, trzymajmy tutaj porządek. Bo ja się przez moment poczułem niepewnie, a nie chcę. Byłem w szoku, co tu się dzieje. Macie być w szoku. Ja też nie. Maćku, mam pytanie, ale to jest bardzo ważne pytanie. Jedno pytanie już cię, może nie zostajesz w spokoju, ale... Tak, że przynieście dbą. Ja bym kawę poprosił latę. I też dziękujemy naszym widzom, słuchajcie, bo mamy 100 tysięcy osób na live. Jesteś odklejonym człowiekiem, ale ludzie lubią tak sobie, nie? Ja mam pytanie, Mateuszu. Masz ja naprawdę i dam ci spokój totalnie. Znaczy nie totalnie, ale na chwilę dam ci spokój. Uważam, że jesteś całkowicie normalny? Uważam, że powinienem być traktowany z należytym szacunkiem. Jeśli ktoś mnie nie szanuje, to ja też nie zamierzam okazywać szacunku. Sami tam się wychylali, że mamy stąd nie zabierać. Bo wiesz, bo no, to jest ekspozycja. Za momencik będzie pićku. Także Amadeusz, już się uspokajamy. Znaczy, ja wiem, wymyśliłeś to, bo ja nie mam tego, nic na uchu. Ja chciałem nieco uspokoić atmosferę. Mam nadzieję, że kolejne butelki nie będą nerwowane. Nie, już nie są pićko. Tak, i poprosimy jeszcze izotoniki, bo na razie dostaniemy pewnie tylko wodę, natomiast jeśli jest taka okazja, że... potrzebuje energetyka. Energii. Także już nie będziemy tutaj... Maciek. Dziękujemy tylko bardzo. Pytanko Natana, bo Natan tutaj czeka Maciek, w kolejce, żeby zadać pytanie. Maciek, to mnie? Maciuś, no. Tak, do ciebie. Słuchaj, Maciek, bo... Idziemy w dół. Bo ty mnie wkurwiasz troszeczkę. Nie będę ukrywał, wkurwiasz mnie troszeczkę. A czym on cię teraz? Zaraz powiem. Ale dobrze. Takimi swoimi głupimi, populistycznymi, pod publiczkę właśnie... Dobrze. Gadkami, ale Maćku, mam pytanko jedno właśnie. A to jest zły zarzut, tak, wiesz? Tak. Tylko tak tobie przerwę na początek, że mówisz, że populizm, bo ja uważam, że właśnie nie do końca. Takie jest moje zdanie. Dzisiaj może tak. Natomiast... I Maćku, tylko prosiłbym publikę moich kolegów i nie kolegów o zamilczenie na chwilkę. Mhm. Maćku, mam właśnie pytanko po prostu. Komu teraz będziesz lizać dupę, jeżeli aktualnie Boxdela nie ma? Komu razem z Hubertem? Komu wyliżecie odbyt do końca? Kogo będziecie chwalić, że schudł, że dobrze wygląda? Za każdym razem, kiedy się pojawia, kiedy na razie go albo w ogóle go już nie będzie w federacji? Fajne pytanie. Natomiast... Jestem ciekawy właśnie, bo jak coś, to ja nie jestem chętny. Mi już Labryga proponował i Denis lizanie, więc... No na początek jakby odnosząc do tematu... Tylko ci się wtrącę. Widziałem to pytanie na wykopie... Odnośnie Wykop kazał mu zadać to pytanie, a ten po prostu grzecznie ja to zrobił. Ja po prostu jestem aktualnie w kolaboracji z Wykopem. Pokoju, a to, że czytam Wykop często, ja nie jestem lubiany regularnie, na bardzo dobrze. A to, że regularnie, bardzo dobrze, w środku się to boli, a to, że regularnie czytam Wykop, to... Tak jak ty, Nata, w środku pęka. Ale czy jest się jakby czego wstydzić? Że Wykop? Nie, ale mi tylko chodzi, że to... Ja na walkę wychodzi z tatuażem Wykopu, a z tatuażem Adresa. Jeżeli dostanę jakby po prostu... Ja nie chcę kasy, bo jakby mówię, to jest kolaboracja. Czyli ty walczysz w ogóle za darmo, tak? Patrz, teraz stop, tak? A teraz ja odbiję. Ja mówię, ale daj mi dokończyć. Ja chcę wyjść z naklejką Wykopu po prostu. A teraz dobrze. Ja odbiję, bo jeśli ja mówię populistycznie... Bo teraz, jeśli ja chociaż wolałbym wyjść z naklejką na inną walkę. Daj odpowiedzieć, bo zadałeś pytanie, daj odpowiedzieć. Dobrze? Na przykład z Szeligą. Jeśli...
jeśli ja mówię populistyczne rzeczy, jeśli ja się wbijam w ten rytm, to jak ocenisz swoje pytanie, które zadałeś na kanwie tego, co przeczytałeś na wykopie? To nie jest populistyczna zagrywka. Ale teraz tego nie przeczytałem, może to kiedyś przeczytałem. Czyli uważasz, niedawno, że on zadał pytanie, żeby spodobać się społeczności wykopa? Nie widzę innej drogi do zadania tego. Ale społeczności wykopa się nie da jakby spodobać. To jest taka, że raz może, co nie zrobisz, to jest po prostu łaska wykopu. A jednak raz próbujesz. Będzie dobrze, raz będzie źle. Brawo. A jednak dobra, próbujesz. Ale ja mam pytanie. Ja się tego nie, wolę się spodać chyba łasce wykopu, niż wylizać Boxdelowi anusa. Niszką, a czym? Podaj przykład. Językiem, a czym? Podaj przykład. Masz wylizać anus. No podaj przykład na radę. Wow, bo... ale ten Michał schudł dzisiaj. Chyba dobrze wyglądasz, chyba pół Boxdela jest dzisiaj, nie? Czy Michał nie schudł? Schudł, ja mu to mówię prywatnie na przykład, a nie cały spoko. Czas na wizji. A czy jest coś złego w poprawianiu swojej sylwetki? Oczywiście, że nie. Tylko ja mówię, że ja mu to mówię prywatnie i nie muszę publicznie, no to okay. Żeby ludzie to słyszeli i mówić cały czas. A jeśli to zrobiłem i prywatnie, i publicznie, a jeśli z Michałem wcześniej wymieniałem na przykład konwersacje dotyczące jego treningów? Ale ja nie pytam, ja nie mówię, że to jest dobre, tylko nie mówię, że to jest złe, tylko pytam, komu teraz będziesz lizał dupę? O to zapytałem. To było moje pytanie. To dobrze, to ja teraz odbiję piłeczkę. Trzęsiesz się. Zestresowałeś się. Jeśli ty mówisz, że publicznie do takich rzeczy dochodziło, a prywatnie robisz co innego, to jak na przykład odbijesz piłeczkę do sprawy, która miała miejsce w twojej konfrontacji z hejterem, a potem jedliście wspólnie hot dogi na stacji benzynowej? Masz dowód, że... A teraz... Wiem od osób, które były bardzo blisko. A teraz zdejmij słuchawkę i rozmawiaj ze mną bez słuchawki. Ale nie, zdejmij słuchawkę. Ja mam doskonale sobie z tego sprawę. Podostajesz info na słuchaweczkę. Co masz mówić? Doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, że taka sytuacja miała miejsce. Jeżeli, jadłem hot doga z hejterem na stacji, to tracę lewą, tracę prawą rękę, tracę lewą nogę, tracę kurwa prawą nogę. Jeżeli jedliśmy na stacji, tak, tracę wszystkie kończyny i odchodzę z federacji. Jeżeli z hejterem jadłem hot doga na stacji. Ale wiecie co, ale to tutaj... Stop, nie mam takiego powodu, przyznaję, że może tak nie było. Natomiast... I dziękuję. Pomawia. Natomiast na stacji... Nie, przyznaję od razu. 100 tysięcy przez 100 tysięcy ludzi. Pomawianie przez 100 tysięcy ludzi. Dziękuję. Na hot doga nie mam powodu. Natomiast stałeś i rozmawiałeś, bo na to są dowody. Ale ja nie gadam z tym pomawiaczu. No dobrze. Wiesz, co by ci Denis powiedział za takie coś, co nie jest w więzieniu? Nie interesuje mnie ta opinia. Dobrze, dziękuję. Też jakby twierdzisz, że nie odnosisz się do tego, a teraz poruszasz ten temat, jak odbijesz pieszkę. Pomówiłeś mnie. Przyznałem się do tego, że nie mam dowodu na jedzenie hot dogów. Jesteś hamem. To jest niegrzeczne. Pomawiacz. Ja mam tylko jeszcze pytanie do Natana. Skoro mówisz... Pomawiacz. Dziękuję. Mati Szurski, naczelny pomawiacz. Natan. Polańska. Jesteś wielkim... Natan, słuchaj, powiedz mi... Wykop cię polubi. A wiesz, to sprawdzę, co napiszę jedna teraz, rzecz, jedna sprawdzę, rzecz, Natan. Sprawdzę, co napiszę. Natan, jeżeli sam mówisz... Sam chciałeś, co napiszę. Wykop, Natan, pasz tak tej MMA na wykopie. Jeżeli mówisz, że strach pieniędzy... Słuchaj. No, to kurwa pokazuje, pa. Natan. Tyle chcę powiedzieć, Maćku, kurwa. Natan. Jesteś hieną, kurwa, zwykłą. To piszą, jesteś Natan, hieną. Posłuchaj mnie. Jeżeli mówisz... Czekajcie, panowie, jeżeli mówisz, że strasz pieniędzmi, że masz ich tak dużo, to czy zgodziłbyś się zawalczyć w fejmie za darmo? Jak z fajnym przeciwnikiem, tak. Do którego nie musiałbym na przykład... Za darmo. Znaczy nie, no bo mówi, że wiesz, że... Ale dlaczego? Strasz pieniędzmi... Ale to jest moja praca. Jak ktoś ma na pracę... Nie. Ale powiedziałeś, słuchaj, to... że to jest hobby. Powiedziałeś, że to jest tak, hobby. Tak, to jest hobby, ale to też moja praca przy okazji. Ja mam hobby ale i pracę. Ale nie, ja się tutaj zgadzam, że za pracę, jak się wykonuje, to nawet niezależnie od tego, to ja powinno się dostawać. Dlaczego jak ktoś ma, załóżmy, 100 milionów, to i tak chce 101 milionów. Tak. Poza tym ja uważam, że wynagrodzenie jest docenieniem albo podkreśleniem wartości zawodu. Dobra, tak, ale przechodzimy może do kolejnego starcia, co? Jeszcze ja uważam, że wszyscy trochę jesteście fałszywi. Wszyscy, nie? Dawaj. Ale kto to mówi? Czemu mówisz od razu... Czemu w tej sytuacji uważam, bo zadajesz takie pytanie, co będziecie teraz robić, jak Boxdela nie ma? A powiedz mi, gdzie jest teraz Boxdel? Słucham? Gdzie jest teraz Boxdel? Pewnie pracuje gdzieś. I robi coś jeszcze w fejmie. Jeszcze chyba nie ma jakby... A nie jest jakby, pokoju... Jakby, nie panowie, jest pokoju, panowie... Poczekaj, bo ale mówię, jeżeli nie ma go Sylwestrze na wizji w programie. O to mi chodzi. Przecież jest obok. Jest na wizji, jest przed kamerą? Panowie, temat Michała... Kamerą. Michał, czekaj, może tutaj jest... Gdzie jest schowany ten Michał? Nie ma Michała, no tylko łysą glacę zobaczyłem. Panowie, ja tylko, no nie ja wiem, chciałbym no, nie ma Michała. Jak można chwalić Michała, jeżeli go tu nie ma teraz? W spółce cały czas dyskutowane i oczywiście to są sprawy spółki. Te sprawy w odpowiednim momencie zostaną jakby ujawnione przez organizację, przez federację. Też to nie są łatwe sprawy i jakby te komunikaty będą wysyłane oficjalnie przez organizację. Także jakby... Dobrze, najmocniej przepraszam. Słuchajcie, trzymajmy tutaj się w ryzy. Brawo na to. Kurwa, tak mamy dalej! Stary! Jest na...
lecimy dalej. Lecimy dalej. Czwarte starcie, Grek z Twittera kontra Polak. I tutaj moje pytanie, Amadeusz, jest do ciebie. Pytanie do ciebie, dlaczego nie doszło do skutku wasza czwarta walka? Dlaczego się nie bijecie? Co, no dostał oficjalnie ofertę. No mi zależało na tej walce. A jaka była ta oferta? Bo ty miałeś jakieś specjalne wymagania, tak? No słuchaj, ja powiem ci tak, że no ja tam gdzieś tam sobie w tych frikach zaszedłem. Jakieś tam main Uważasz, że wyprzedziłeś osiągnięciami Adriana? On gdzieś jednak był mistrzem, nie? Kurwa, być mistrzem w MMA. To żaden wyczyn tak naprawdę, jeśli tańcula dał wyrównaną walkę z Wiewiórem, a ja trenowałem do niego 8 dni, dał wyrównaną walkę ze mną, to bycie mistrzem w MMA nic, kurwa, nie znaczy, nie? Nic. Dosłownie nic. No, przynajmniej nic nie znaczy, jeśli chodzi o jakiś tam wydźwięk sportowy. Ja dostałem ofertę oficjalnie, mam pozwolenie od Rafała Pasternaka, że mogę z tą kurwą jechać i mówić oficjalnie, że obsrał portale, bo zadzwoniono, zaproponowano mu, a sam męczył o walkę ze mną. No ale jak dostał warunki, że jeśli że walczymy o całą garzę. Dzwonimy, słuchajcie, garzę. Będziemy dzwonić do Adriana Polaka. Dajmy dokończyć, że walczymy o całą garzę po prostu. No czyli wchodzicie all in. Tak, wchodzimy all in po prostu, wsuwamy się. No dobra, nie? Ale to by było na zasadach, że jak sędziowie uznają, że on wygrał, to ty oddajesz garze, czy jak on wygra, to powiesz, ale nie, bo tutaj... Nie, to miało być wpisane w kontrakcie. I ty byś respektował oficjalną wtedy decyzję sędziów, że jak oni powiedzą, nie, tu masz faul... No ale ja nie muszę jej respektować, bo już po prostu godzę się wiesz, podpisuję taką umowę. Prawda? Okay. Więc jakby nie mam wpływu później na to, bo i tak mi nie wypłacą garzy. Aha, okej. Okay. No a to rozumiem. No. I Polak nie chciał na coś takiego iść? Nie. Okay. Powiem ci, że tak szczerze nawet włodarze nie wiedzą, że... bo tam nie wiem, czy to... On się do mnie odezwał tylko raz w jednej sprawie, bo coś tam na live powiedziałem i on mi napisał, że się nie zgadza z tymi słowami i wysłał mi dowód, że tam... no tam dowód mi, że po prostu się troszeczkę pomyliłem. Że było w tym ziarno prawdy, ale nie do końca, tak jak powiedziałem. No i przez to też wpadliśmy na temat walki. Nawet sam go namawiałem, żeby tą walkę stoczyć. No niby przez telefon był chętny, bo ja powiedziałem, że nie chcę mi się walczyć z tym przeciwnikiem, którego mam teraz, bo po prostu ja tego gościa w ogóle nie znam. Ale to do niego przyjdziemy później. Mam prośbę, później. No, ale kto jest? Ale a to tylko, ja przyjdziemy tylko kontynuując, nie, że tylko dokończę, że no... Niby przez telefon chciała, ale jak widać. Ja się w ogóle zastanawiam, czy widzowie by chcieli taką walkę, bo ta ostatnia wasza trójka, trzecia walka, to jednak wiesz, gdzieś tam ludzie mieli wielkie oczekiwania. No nudna była. No była bardzo nudna. I w czterech rękawicach też, nie? No i właśnie, dlatego powinniście mnie kurwa przeprosić wszyscy jako federacja, bo ja tam doznałem kontuzji, 4 tygodnie później była gala, na której zresztą obiecany został mi rewanż, na którym miałem zawalczyć o Rama. Nie doczekałem się ani Rama, ani rewanżu. Także jakiś, nie wiem, ktoś przeprosi, przyjdzie jakieś czy coś? Czy... No tak, ale z drugiej strony ten temat, który poruszył Sylwek, jest niezwykle istotny, no, że były huczne zapowiedzi co do ostatniego pojedynku. No dobra, wiesz, no to... A koniec końców w praniu to wyszło fatalnie. No jakby... I teraz zganiasz na odpowiedź na pytanie, że na dlaczego kontuzję, nie została przełożona na 4 tygodnie później, skoro kurwa na konferencji wprost mówiłem, nie chcę walczyć. Ja uważam, że to był też i mój błąd, bo ja też naciskałem i to ja cię przepraszam w imieniu federacji. A, dziękuję bardzo. Sylwek, a wybacz ja mam pytanie do ciebie. A co czułem się lepiej. Bo wiem, że też bardzo w federacji. Po prostu okej. Okay. I ja na tej konferencji też męczyłem tego Amadeusza, że ej, to ten... Ja chciałem przełożyć, 4 tygodnie później była gala. 4 albo 6. Sylwek, co ty sądzisz w ogóle o tym, że pierwszy raz osoba z Twittera wchodzi na kartę walk i od razu dostaje tak mocnego rywala? Adrian Polak chyba ma najwięcej walk w fejmie. Nie przesadzajcie, że mocnego. Nie, no ja powiem, że tak, nie jest słaby. Nie słaby, ale nie czekajcie, mocny. Panowie, dajcie odpowiedzieć Sylwkowi, dobrze? Słuszne spostrzeżenie. Nie jest słaby, ale nie jest mocny. Słuszne spostrzeżenie. Sylwek. Czyli teraz, średni Adrian Polak taki. Tak, wiesz co? Ja na przykład do Adriana Polaka czułem, można powiedzieć, neutralną, nawet lekką sympatię, pomimo, że z Amadeuszem żyję bliżej. To czym ci nie mi. Mówisz, czułem. Nie mi, no. Czułem. Polańska już miała beef z Szymolem. Wiadomo, o jakim protokole, może potem do tego przejdziemy. Ale fakt, jakby sprawa wygląda tak, następująco, że Szymol, mój kolega, nie wiem, czy nazwę go dalej kolegą, może nie już takim bliskim przez tam pewne sytuacje, ale miał problem z różnymi tam rzeczami niefajnymi, o których nie zachęcam ani do alkoholu, ani do innych środków. I jak z tego jakby wyszedł, to był zastraszany przez Adriana Polaka, grożony, adres podawany nożem, przez to Szymol popadł znowu w nałogi. Nie wiem, jak aktualnie. Popadł znowu w nałogi. Ja szykuję zemstę.
Na Polaka. Dlatego Amadeusz, jeżeli zawalczysz z Polakiem, proszę cię, abyś go nie zabił. Tak, bo dwa razy takich ciosów nie przetrwa. A potem wchodzę ja i będę miał pozwolenie, bo spokojnie, ja jakby nie rzucam słów na wiatr. Jeżeli powiedziałem, że coś powiem, to to powiem, tylko trzeba czasem poczekać. Bo kto wie, ten wie. Do jakiego banku się chodzi, do jakiego nie. Z jednego banku się nie wychodzi, z drugiego się nie wychodzi. Jeżeli ktoś zaczepia moich ludzi, moich kurwa ludzi, moich kolegów, moich przyjaciół, kończy źle. Bardzo źle. Bardzo źle. Tylko teraz pytanie, bardzo Natan, źle. Czy ty jesteś... Bardzo źle. Strasznie to jest... źle kończy. To jest nawet nie ci jak źle kończy. Serio. Słyszycie? Nie słyszycie, bo nie usłyszycie już Polaka po mojej walce z nim. Zaraz usłyszymy Adriana Polaka na telefonie. Dzwonimy do niego tak, że skonfrontujemy te wasze słowa. Słuchaj, ty nie uważasz, że Adrian sportowo jest nad tobą te kilka leveli wyżej? Myślę, że tak, spokojnie. Ja z nim nie walczę za miesiąc. A mi wystarczy 2 miesiące, 3. Adrian, nie chce zadzwonić, żeby tutaj... A właśnie, próbujemy się dzwonić, ale ja byłem chyba ja byłem neutralnie nastawiony do Adriana, naprawdę, neutralny. Byłem neutralnie nastawiony do Adriana, ale kurwa takim nękaniem moich przyjaciół przesadził. No, swój za swoim stoję ale zawsze. Ale bo ja się zagubiłem. W jakiej... Nękaniem moich przyjaciół swój za swoim stoi. Sorry. Dobra. Dobrze, co do powiem tego tak. Polega, to powiem druga litera alfabetu i dziękuję. Panowie, mamy telefon, natomiast jeszcze to nie jest Adrian Polak, także spokojnie. Bo jest, pytaliśmy poczekamy. O tego gracza. Na łączach, tak, to od razu przywitamy naszego widza, który jest z nami. Za sekundkę do ciebie przychodzimy, tylko jeszcze Sylwek. Tak, ja tak szybko odpowiem. Daj mi tylko tam 20 sekund. No wielka niewiadoma jest ten chłopak, ja za bardzo nie wiem, jakie on ma umiejętności. Też nie wiem, jakie ma konto na tym Twitterze, ale chłopaki mi coś mówili, że on bardzo podszczypywał Adriana tam na Twitterze i że konferencje mają być takie no, dosyć żywiołowe z nim. Natomiast jakie on ma umiejętności, to jest taka niewiadoma. Może Adrian tak naprawdę wyjdzie do gościa, który trenuje 10 lat, a może wyjdzie do kompletnego... Ale to jest też bardzo fajne w tym pojedynku, że właśnie to jest duża niewiadoma. Ty znasz Grega. Znam, ale właśnie nie wiem... Jest taki niezły? Nie, zna go całkiem inny. Znam go prywatnie. Dwa razy go widziałem, czy trzy. Ale nie wiem, ile on trenuje. Nie wiem, jakie ma zaplecze treningowe. Ale jestem mega ciekawy i konfrontacji, bo naprawdę Greg się nie szczypał w język na Twitterze. Także zobaczymy, co będzie, jak spotkają się w życiu prywatnym. No dobrze, jakie pytanie masz, widzu? Halo, halo. Witamy. Halo, dzień dobry. Cześć. Ja chciałbym zapytać Sylwka. Jaki masz stosunek do Marconia odnośnie... Taka była... Taką presję zrobił umysłowo, że aż gość się rozłączył. Ale wiecie, co jest najlepsze? Ale Natan, wiesz, co jest najlepsze? Pytanie jest do Sylwka. Sylwek, czy lubisz Natana? Natomiast pada odpowiedź od Natana, my się lubimy. No, jakby... no i tak. No i jak ja mam teraz powiedzieć? No musisz powiedzieć prawdę. Prawdę. Nie wiem, czy... to jest tak, jak mówię. Pizzę razem jeszcze nie jedliśmy. Dlatego zadawałem to pytanie do Natana odnośnie ile jest tu kreacji, a ile jest jego prawdziwego. Sylwek, musisz mnie zaprosić na jedzonko. Musimy razem zjeść, pójść do kina, wtedy dowiesz się, jaki jestem. Cały dzień spędźmy razem. I serio mówię. Jesteś chętny? Nie wiem, czy jesteś na to gotowy, cały Sylwek. Dzień. Content raz, zrób ze mną. Się z tego. Sylwek, od razu... Z Natanem, nie z egzorcystą. Cały dzień. Ja nie ruszam ręki i tu musisz przybić. Cały dzień z Natanem spędzić. Tak? Tak? Przednij. Podaję ci rękę, ale muszę przemyśleć to trzy. Dobrze, ale dasz odpowiedź mi naprawdę? Dam ci odpowiedź. Przednij, że odpowiedź była po prostu. Że odpowiem mu, ale to jeszcze nie jest zgoda. Po prostu podaję rękę. Kup sobie od razu pakiet medyczny u psychologa. Słuchaj, jak macie... Miesiąc wizji, gdzie się mają w jakiś sposób zakończyć, to tylko w jeden. Ale nie, słuchaj, spędzimy randkę, 20 kobiet, 20 mężczyzn i 10 trans. Ja bym mógł. Wielki finał. Ja mam pytanie. Wielki finał. Poruszyliście ten temat, bo mnie zastanawia, no? Bo ty się często podłączasz pod jakieś afery, nie? I tak nie. Dalej. Ale to nie jest... Możemy o tym porozmawiać ale chwilę publicznie, bo ja się nie podłączam. Taki prolog do pytania. Ja je... Prolog. Ja je wszystkie tworzę. Dobrze, to często jesteś gdzieś tam uczestniczyć w jakichś aferach internetowych, natomiast jeden projekt zacząłeś, tak można powiedzieć, od samego początku. I to był projekt, który no wyświetleniowo świetnie szedł. Chodzi
o Trans TV. Robiliście go razem. I co się stało, że gdy, osiągając spory sukces, jeżeli chodzi o wyświetleniowy, bo ja nie będę oceniał tego moralnie, no, ale wyświetleniowo wielki sukces osiągnęliście, że gdzieś to zniweczyliście jakimiś drobnymi, nie wiem, czy chodziło troszeczkę o twoje lenistwo, bo takie doszły mi słuchy, czy gdzieś się nie dogadywaliście. Wiem, że też chłopak ten, co grał, był bramkarzem, odszedł. Co się takiego stało, że nie postanowiliście kontynuować tego projektu, na którym było nam? A były plany, nie, no, bo przecież mieli odpalać dwójkę. Na pewno jest cały świat do zwiedzania. Ja jestem przekonany, że nieważne gdzie bym poleciał i zrobiłbym stamtąd live'a IRL i jeszcze wziąłbym ze sobą, nie wiem, na przykład Natana, to wyjdzie, jak to przemyślimy jeszcze, gdzie, no tak, co i jak, a mamy różne plany. Mamy bardzo dużo planów, bo chodzi tutaj o realizację. Bo może ktoś nas wyprzedzić, tylko to też jest, kurczę, męczące i też trzeba zarabiać. I też trzeba, że mamy walki. Ja miałem walki. Tylko patrzcie, my mamy walki, ale naprawdę załóżmy... Ja wróciłem trenować do walki. Jak miałeś tą dramę lekką z Fagatą, nie? Co ja miałem nagrać na ciebie film, to nagle napisała do mnie ta dziewczyna z Tajlandii, co występuje w filmach dla dorosłych. I ta, co się z nią kolegowałeś, co występowała u ciebie? Na M? Nie wiem. Taka, ale też kośna? Kurwa. Tak. Natomiast... Przepraszam, no, że jesteś... No, i nagle do mnie napisała, złego, no, hej, przylatuję do Polski, Sylwester, czy chcesz się spotkać? Ja sobie pomyślałem, że specjalnie ją wypuściłeś, żebym ja odpisał, tak, chętnie się z tobą spotkam, wtedy, a mam brudy na wadnek, chcesz się spotkać z gwiazdą porno. Nie, ja nie mam z nimi w ogóle kontaktu. To czemu ona nagle, jak wybuchła ta drama i ja miałem się nagrywać film, to ona do mnie, ej, przylatuję do Polski, może się spotkać? Ja kiedyś, jak już miałbym podkład zrobić, to zrobiłbym to w inny sposób, nie? Na pewno. Ej, myślałem, że trapa. Ale nie, jak odpowiada, jest ci, taka niepewna. No ale ja, dziewczyną z Tajlandii, ale po nie, ja nie będę na ciebie zły. To fajnie, że kombinujesz jakieś trapy, zostawiasz. Ja to doceniam. Nie, kombinowałem, żeby zostawić trapa, no, ale nie żeby komuś zniszczyć się, bo w życiu bym tobie tego nie zrobił, jeśli ty byś mi nie chciał niszczyć. Tylko przez orny zawsze ubezpieczony. I nawet nie wiecie, ile macie pułapek wszyscy, no dobra, pod nogami, ale zmierzam do tego, że nic nie... Nic. To przypadek, z okoliczności. Z ręką na sercu ci mówię. Jakbyś teraz złapał mnie za rękę, to bym powiedział, dobra, przyznam ci, Sylwek. Ale nie, naprawdę. Okej, bo myślałem, że wiesz, że na przykład odbieram ją z lotniska, a Amadeusz gdzieś tam... Już nagrywa, nie? Nagrywa i potem mówi, że... Ale właśnie, panowie, przecież... Ale przyznał się, że zakłada trapy. Bo wy jeszcze 5 miesięcy temu około mieliście przecież jeszcze spinę pomiędzy sobą, tak? Nie, znaczy, wiesz, to była po prostu taka spina, że tamta mi się, wiesz, zryczała, że o dlaczego on, bo ona... Mówisz o Fagacie, tak? Tak, ona finalnie nie zdradziła go podobno, no ale wiesz, uznałem później, robili takie akcje trochę krzywe później chłopaki, ty tam z tą swoją ekipą, ale to już... Odnośnie czego? Jebać. A kto to? Nikity? Nie, ale jebać to już, wiesz, Fagata to... A, to aniołek Fagata, no, bo nie zdradziła. Inaczej, to by było... Nie, jakby dlatego mówię, że wiesz, nie mam... Ja uważam, że inaczej stanąłeś w obronie koleżanki, bo to fajnie, ale że honoru na środek nie wystawiłeś, nie? Że tak, wiesz, stawiając 100% na nią, nie? Dobrze, panowie, że dobrze. Wierzę jej na słowo 100%. Dobre serce, chciał się... pomóc, nie wyszło. Ej, a jak to się na przykład, jeżeli chodzi, bo ty trzymasz z Trumanem, nie? No. I ten jego taka głosówka, że o, zobacz, on, Amadeusz był w stanie nawet z takiej dziewczyny patologicznej bardzo zrobić na niej zasięgi. Jak ty oceniasz właśnie te jego słowa, że on tak o tej Nikicie, twojej takiej dobrej koleżance, w ten sposób się wypowiedział? Ja ci powiem tak, można coś zarzucić jakimś moim znajomym, ale nie można mi tego samego zarzucić, bo każdy, kto mnie zna i cokolwiek ze mną w życiu stworzył, nigdy nie wbiłem mu noża w plecy, nigdy go nie zostawiłem. Nie znajdziesz takiej osoby. Jedyną osobą, która taka się pojawi, to jest Queen of the Black, ale to uważasz, tylko dlatego... Uważasz, że wbiłeś jej nóż plecy? Nie. Która mi trochę po latach zarzuca, bo mówi, że ją zostawiłem. Ale ja jej dałem, że jeśli będziesz cipała, to ja nie będę z tobą się zadawał, bo kurwa, to był taki nasz warunek. I wiesz, ludzie na przykład nie zawsze chcą widzieć te pozytywy, bo na przykład nikt nie widzi tego, że patrz, Nikita kurwa wyszła z takiej patoli, nie ćpa, nie chla. Stary, to jest kurwa to, gdzie była uzależniona. To jest najlepsza rzecz, uważam, jaką mogłem dla niej zrobić. I oczywiście, że no życie polega tak, że ja nie jestem chodzącą fundacją charytatywną. Jak mogę upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli ja wiem, że będę w porządku do końca, więc będę miał czyste sumienie, i jeszcze kurwa coś na tym zyskam, to tu nie ma niczego złego. Okej.
Rozumiesz taki mój punkt widzenia, że jeśli ja się tego podejmę, to nie będzie tak, że okej, okay, już dostałem, co chciałem. Aha, jeśli chodzi o Trumana, no to stary, ja a Truman to dwie, zupełnie, ona nie dzwoni do Trumana, tylko dzwoni do mnie, nie? Okay. A jeśli Truman na przykład jest fałszywym człowiekiem w stosunku do niej, no to, to jemu to trzeba zarzucić niemi, nie? Dobra, okay. Panowie, tutaj stawiamy kropkę, przechodzimy dalej. Piąte starcie, Lizzie kontra Nawcia, K1 małe rękawice. Co wy na to? Wow, my tutaj stawienie. Ale nie, to jest ale to tutaj jest duża konkurencja między dziewczynami. To jest to taka ładniejsza. To jest, to, nie znam. To jest historia, która miała swoje Kurot? Miejsce też no ta, w trakcie ej, jednego ta Nawcia, pierwszy raz widzę Nawcie z profilu i ma ciekawy profil Nawcia. Zazwyczaj w okularach tak? Na Sylwestra mam pytanie tak. W ogóle. No, która jest bardziej zadbana, Sylwek? Nie, 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 Sylwek, serio mam pytanie. No tak, jak już mówimy pytanie. O kobietach, no. To ty jesteś bardziej dominujący czy uległy? Wydaje mi się, że dominujący. Ja też. Dominatorzy. No. Kto faworytem w tym starciu? Wiemy, że Lizzie jest zawodniczką doświadczoną, już jak na Friki miała ciekawy. Za sobą występy. No i też prezentowała się ostatnio bardzo przyzwoicie. I, tak. I też tutaj trzeba powiedzieć, że ona to doświadczenie pokrada. Natomiast no, Nawcia wchodzi w nowy świat wydaje dla siebie. Wydaje mi się, że faworytką jest Liza, natomiast fajnie, że w końcu są zestawienia dziewczyn, które mają realny konflikt. Tak. Bo to zawsze było takie nudne dla ludzi, że oglądają tą konferencję, a te dziewczyny trochę nagrają set. TikToka, wspólnego. Mega dymy. Mega. Zajebiste dymy. Jakby i miała być walka dobra też. Też tak, do końca fajna, nie fajna. Wypaliła, no. Ale tak. A się pokłóciły potem na rewanż. Tak. Nie? Każdy chce obejrzeć. Walka ich nie była fajna? No, bo ja nie Szeja, Szeja przeleżała ten pojedynek. Aha, na okay. Dominice. Ta bardziej męska. Bo właśnie miejmy nadzieję, że tutaj i na konferencjach będzie się działo między dziewczynami nie, no, i w oktagonie, że będzie ciekawie. Natomiast nie jest wiem, fajnie. Czy Nawcia jednak tutaj nie ustępuje, jeśli chodzi o doświadczenie, za bardzo Lizie. Bo jednak Liza która? I czwarta walka jej będzie, tak? Trzecia chyba, trzecia. Szeja wcześniej... Szeja, później Nanami Chan. Tak, tak, było, tak? I tyle. I tyle, i chyba tyle. To były dwa pojedynki. I w tym drugim pojedynku przecież szybko zaliczyła knockdown po wysokim kopnięciu, także tam już pokazała się zdecydowanie lepszej strony. Tak. Ja uważam, że tutaj, no, jeśli będą już kursy u naszego partnera BetClick na ten pojedynek, to zdecydowaną znaczy faworytką, kursu, tak? W zdecydowaną, jeśli poznamy, bo ja jakby nie znam w tym momencie, że tutaj też nie zerkałem. Nawcia tak. Już jest do tej walki taka przymierzana długi czas, więc pewnie już trenuje od kilku dobrych miesięcy, więc zobaczymy. No, no tak, ale sami też wiecie, że wejście do takiej klatki i pierwszy pojedynek to też nie jest łatwa sprawa. A, i masz też informację o wzroście? Nawcia jest wyższa. Mieliśmy tutaj na grafice. Dane, także pewnie za moment zobaczymy raz jeszcze no, te ale dane właśnie bardzo fajnie, pojedynku. Że w końcu jakaś będzie walka kobiet, gdzie są jakieś realne emocje. Jest jakiś realny konflikt. Takie memiczne, nie? Mamy porównanie obu pań. Amadeusz w telefonie, a ja... Ej, daj od najnowszych. Tak. Mamy porównanie pań, Sylwestrze, to co... Czy Nathan Król? Klasyka. Pozdrawiam serdecznie. Dominacja genetyczna. 170 cm Lizzie, 167 Nawcia, jeśli chodzi o zasięg. Iwakowo, czyli bardzo podobnie. Waga 65 kg, tutaj jest 58. No właśnie, duża różnica wagi. Ale one biły się w K1, wiesz? No i co, kurwa? K1 małe rękawice, no nie ma tego klinczu, nie no, ma tych zapasów. No, wagi, no to 7 kilo, no to chyba przy takiej wadze to jest 10%. Ja jestem tylko ciekawy, czy się nie biją... To jest waga także wiesz, no... Czy się nie biją, się biją? No właśnie, nie mamy tej informacji. Jeżeli moglibyśmy dostać na informacji na ucho, to byśmy prosili. Ciekawe właśnie, jak Lizzie będzie wyglądała, gdy zejdzie na przykład do 5,8. No do 5,8 na pewno nie zejdzie, muszę się zbić gdzieś w środku, także podejrzewam, że no, limit gdzieś po środku pewnie będzie... Z czego to się na tamtej? Będzie limitem odpowiedni. Zobaczyłem no, zdjęcie Denisa Załęckiego przerobione na mnie i mnie rozśmieszyło, jak w basenie siedziałem. Ale Denis to teraz sprawieniaka, z kibica się chyba w baseniarę zmieni, nie? To może jakiś projekt odbieramy kolejny telefon od naszego widza, który już troszeczkę z nami... Macie program, nie? Znaczy, że no, ciężko jest poprowadzić. Znaczy, z takimi gośćmi jak my, bo dużo krzyków. Znaczy, dużo z tobą jest historii. Grzecznie, bo ty wiesz, o co chodzi. Jakby tak. Są elementy, które aha. Tutaj... A czy taki grzeczny bym nie powiedział, Sylwek jest? Nie, no ja się, powiem. Ja dziewczyny się biją nie, ogólnie w Catchwaycie. Nie, ale Amadeusz jest spokojny, tak. Tylko, że tam wyrzucił te szklanki. Ale tak waga, nie. A ja waga pojedynku. Mógłbym kawę poprosić kulturalnie. Catchway 60,5 kg. Bez tolerancji. Także się spotykają praktycznie po środku. To ona tam nawet zbić troszeczkę musi Lizzie, natomiast Nawcia pewnie dobije tych kilogramów. Odbieramy telefon naszego widza. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność? Cześć, Michał z Warszawy. Cześć, Michał. Korzystając z okazji, że jestem na wizji, to chciałem poruszyć dwa tematy.
Ostatnio dzwoniłem na Cage'a do programu konkurencyjnej federacji, gdzie walczył Ambrose z dwoma przeciwnikami. I był zakład o to, że kto przegra, ten wpłaca 5 kawałków na fundację chorych dzieci. Chłopaki nie wywiązali się z umowy, więc po prostu chciałem tą sytuację w miarę nagłośnić. No i chciałem zadać kilka pytań Marconiowi. Co tam, Michał? Nathan kontra reszta świata. Z Warszawy, także blisko. No zawsze musi być ten czarny charakter, nie? A tam czy taki czarny? Ja jestem biały. Charakter. Powiedz mi tak, widziałeś Denisa walki? Niestety widziałem, no. O tym ostatnim widziałem, no dobra, jak się wypinał. No dobra, no i w czym one są gorsze od twoich? Inaczej. Czy ty ile byś wytrwał na przykład ile bym go pokonał? Ile rund? Nie rozumiesz pytania. Powtórzę, dobra? Dobrze. Ile byś wytrwał ze szpilką? Z kim? A poczekaj, przypomnij ze szpilką. A przypomnij mi, z kim przegrałeś. Nie za takich zawodników sławych. Na tych, którzy wyżej. W sensie, ja wiem, który to jest szpilka. Ja lubię szpilkę. A poczekaj, a przypomnij. W UFC jakimś. Stary, przypomnij mi, czy ty nie przegrałeś przypadkiem z Darolbem? Nie. To nie on. To Nathan przegrał. Tak, to inne. To już znamy. Ale to jest nudne. A właśnie, przepraszam, z kim dzisiaj siedzimy przy stole? Z Nathanem. Nie no, to jest nudne. Ja nie wiem, z kim jestem. Okay. Ja nie, ja no dobra, stary, ale... nie wiem, jestem pojebany dzisiaj. Okay. Jakie widzisz argumenty, mógłbyś rozwalić Denisa? Pokonać? No ja też, bo nie masz, widzę, my jakby pokonam. Rozumiem. To nie jest rozwałka, ja go pokonam. Bo jest, po prostu walczymy, a nie śpijemy. Ja go pokonam. No, a potem się obudziłeś z lany sikiem. Ale to zadałeś pytania, mi nie dałeś odpowiedzieć. Dobra, ja już z tobą nie rozmawiam. Ale się wtrącić, to uważam, że taka walka, jak gdybyś faktycznie gdzieś tam federacja by cię wypożyczyła, byś walczył z Denisem. To jest moje marzenie. Nie, tak naprawdę moje marzenie. Komu pomożesz? To tak czym? Naprawdę zbudujesz go. Nie, ja on właśnie... cię stłucze na kwaśne jabłuszko w tym oktagonie. Ja cię stłuczę na kwaśne jabłko, a z Denisem wygram. Konferencje najbardziej byłyby spoko. Ja uważam, że wygrałbym z Denisem, bo ja mam plan. Ja mam plan, ja mam taktykę. Denis nie ma mózgu, a walczy głowa. Denis nie ma mózgu. W klatce 90% to jest głowa. Ale mocne te ciosy ma. Ale ja nie dam się trafić. Okej, no to ja ci nie dam trafić, ale bez ucieczki. Ja unikami będę to robił. Unikami, skrętami. Denis jest do zweryfikacji, jak już mówiłem. Denis jest do porobienia. Okay, ale wiesz, co jest najlepsze? Że ja nie mam nic do stracenia. Bo ludzie mówią, że ja przegram. Załóżmy, nie ma takiej opcji, ale przegrałbym i co? Mieliśmy rację. Plus jeszcze ktoś powie szacą, że w ogóle wyszedł. Okay. A jeżeli wygram, kurwa, chłopie, ja wiem, że wygram. Dlatego to jest moja prośba właśnie do federacji o to wypożyczenie. Ja mogę nawet za chwilę wyjść i choćbym złamał rękę i wygrał, mogę być na fejmie do innych kolejnych walk. Na razie masz pojedynek z Maślaną. Tak, tym się skupmy. Tylko wiesz, to było o tym pytanie, więc odpowiedziałem. Ja się skupiam i tak jakby na swoich, w mojej federacji. A my prosimy o kolejne pytanie. Dobra, mam pytanie do Wardęgi. Uważam cię za najbardziej obiektywną osobę w tym gronie. Jeszcze Dzięki. To tak. Czy uważasz, że ta karta walki jest spoko? Powiem ci, bo ty już widziałeś całą. Tak. No oczywiście. No to wiesz, na przykład mi się podoba ta walka. Jest coś, w karcie musi być coś dla każdego. I tak, tutaj no ja dla tych, co uwielbiają... Co uwielbiają sportowcy. Kartę przed ogłoszeniem, ale poczekaj, ja rozumiem, no karta musi być dla każdego. No chcę ci teraz przeanalizować tą kartę. No nie daje odpowiedzi na pytanie. Ja sobie, nie musisz mi analizować, bo ja mam ją przed sobą. No tak, ale to chyba. To jest pytanie z tezą. Mickiewicz to zadawał. Ja ci chcę odpowiedzieć, że uważam, że fajna karta walki jest wtedy, kiedy jest coś dla każdego. Czyli jest coś dla tych, co uwielbiają sport i takich zawodników mega, co uwielbiają kaleki, czyli jestem na przykład ja, i że i lubią takich odklejeńców właśnie. Dobrych jak Nathan. Jak zawodników? No są, Nathan jest jaki jest, ale są ludzie, którzy lubią te jego odpały. Ja myślę, że większość mnie lubi. I uważam, ja myślę, że jestem kochany i uwielbiany w tej mie. Sport. No to mamy japoński drwal kontra wampir. Na pewno japoński drwal się będzie chciał jakoś podnieść po tej porażce z Alanem. Bo jest konflikt też duży. Tu między chłopakami? Tak, no to fajnie. Ale też miał być ogromny konflikt między Alanem a japońskim drwalem, a na konferencjach to w ogóle nie oddało. Ale wiesz co, na przykład Michał ostatnio Pasternak zaczął coraz agresywniej podchodzić do takich konfliktów. Już raczej dzwonił na face to face, kiedy miał Alan z Zadorą, no to tam się mocno odparł. No dobra. Już nie no to, trzyma tak się w ryzach. Kolejna sportowa walka Zadyma, Polis, Zombie. Natomiast no, ja nie jestem do końca przekonany, bo ja siedzę w świecie freak fightów. Bardzo siedzę w świecie freak fightów i tych influencerów i mniej więcej znam każdego. A to jest karta walk, że ja patrzę i ja dwóch zawodników nie znam totalnie. I nie wiem, czy to jest dobre. Fajnie wprowadzać nowe twarze, ale tutaj jakby bez urazy panie Maślana i bez urazy panie Grek.
bo być może jesteście świetnymi ludźmi, tylko problem polega na tym, że ja będąc przyklejony do tego świata influencerów, nie kojarzę was. Dlatego sobie Greg zrobi dużo. Pozwoliłem masz fajnie zobaczyć. Żebyś go zabawił. Już się to nie powtórzy. Ale się może okazać, że Greg jest super gościem do Freak Fightów. Może się tak okazać, że Maślenna jest super. Fajnie, że w końcu Fame sięgnął po nowe super osoby z drugiej strony, bo ostatnio był zarzut, że ciągle jest 30 osób i tak mielone. Ferrari z Polakiem, później Polak z Ferrari, później znowu Ferrari z Polakiem. I to też ludzi drażniło. No, to tyle. Czy karta walki jest ciekawa? Według mnie każdy znajdzie coś dla siebie. Ta walka w ogóle z Zadarą. To ludzi nie drażniło, bo przecież byliśmy rekordy popularności i oglądalności z Polakiem. No widzisz. Tak, tylko że wiecie co mi się wydaje, że chodziło Sylwkowi o to, że brakuje trochę tych nowych twarzy w Freak Fighter, Ale to wiesz, dostają nowe postacie, pojawiają się na każdej gali. To jest też dla nich szansa, żeby zbudować... Tu jest ważna rzecz, której może nie zauważyłeś, bo ja właśnie też chłopakom będę chciał zadać za chwilę to pytanie. Co tutaj mamy? Wraca Norman. Norman, który złamał kontrakt, który było statement, że nie ma powrotu dla ludzi, którzy łamią kontrakt. I teraz mamy tak, skoro Norman wraca, to jest szansa, że Don Cassio za chwilę wróci. I to może sprawić, że ta federacja się trochę odrodzi, że te osoby wykluczone będą mogły powrócić. Zaraz o tym porozmawiam, bo Sylwestrze, to jest bardzo ciekawy temat. Zobacz, jaki jest podtytuł tej gali. Reborn. Zobacz, jak ty dobrze sięgnąłeś. O kurde. I słuchajcie, brawo. Po godzinie 20 Sylwestre. Mamy to rozkminione. Po godzinie 20. Co to znaczy? Reborn. Tytuł jest po to, żeby dać taki mrugnąć do oka. Widzę, że za chwilę będzie wracał Cassio. Znaczy nie, to pozostawiamy, wiesz, do analizy. Ale moim zdaniem bardzo fajnie, że wrócił Norman Park. Ja pamiętam te jego konfrontacje na przykład z... Tak, ale to jest pytanie też do was, jako do prowadzących. Czy to, że wrócił Norman, to oznacza, że wszystkie osoby, czyli Popek, bo Popek też chyba dostał bana, Popek, kogo my tam jeszcze mieliśmy, właśnie Don Cassio. Czy jest teraz możliwość, że na przykład, bo wiem, że Fame zaczyna współpracować trochę z Prime'em, czy będzie możliwość, że Cassio jest wypożyczony? Ja myślę, że każdy zawodnik, wiesz, też będzie analizowany oddzielnie. Ja nie posiadam żadnych informacji, czy ktoś wróci. Ja też uważam, że to jest na przykład w sytuacji wiecie Normana, to jest szansa numer dwa i szansa ostatnia. Jakby to już nie będzie drugiej okazji, jeśli chodzi o postać. Ale słuchajcie, Normana, jeśli teraz się na przykład wykluczyło i ale na przykład, bo tak, to mówili, że Kasia jest królem Freak Fightów. Później mówili, że ty jesteś, Amadeusz, królem Freak Fightów. Czy ty na przykład byś chciał teraz, widząc jak się prezentuje Don Cassio, zawalczyć właśnie z byłym królem na przykład w boksie? Bo małe rękawice. Król z byłym królem, boks, małe rękawice, rzymska klatka. Tylko, że ja się pogodziłem z Kasiuszem, ale mógłbym z nim zobaczyć wiadomo, że, pokusić, jakbym, że jakby doszło do walki, to byłby ten konflikt sportowy, a trash talk i tak by szedł i to pewnie szedłby do tego stopnia, że ewentualnie po walce jakiś żółwik by poszedł. Trochę szkoda dla mnie, że Kasiusz stoczył tą swoją ostatnią walkę, przynajmniej w małych rękawicach, bo się okazało, że trzymanie, wszyscy się zawsze mówią, Amadeusz, kurwa, nie masz gardy, ale jesteś słaby. Się okazało, że w MMA garda nie do końca działa. Tak, ale z drugiej strony się z wymagającymi rywalami, być może on sam uznałby na przykład, że to byli rywale bardziej wymagający od ciebie. I to też pozostawia jakąś pewną lukę do dyskusji. Wracając do telefonu. Ale ja bym się z nim bił przecież w MMA, jak już. Rozumiem, że tobie, no myślę, że nie. Zadając to pytanie, tobie czegoś brakuje, drogi widzu, w tej karcie. Czego tobie brakuje na przykład? Wiesz co, podejdę z tej strony. Ja mam pytanie do czatu, czy uważają tak jak ja, że brakuje takiego wow? Zawsze main event to było coś takiego wow. Ale co to jest wow? Czyli... A, bo posłuchaj, bo pamiętaj, że w main event jeszcze coś jest nieodkryte. Ja uważam, że to jest coś, co ludzie mówią, o kurde, no dobra, ciekawe to będzie, nie? Jest tak, jest pewna sprawa, o której Sylwek... Powinny być ukryte znaki gdzieś na zdjęciu. Ja nie mówiłem, nie ma, ale nie ma. Nie ma, bo nie mieliśmy o tym mówić. Nie. Jakby informacja może pójść w świat taka, że coś jeszcze w tej karcie się może zmienić. Tak, ale najprawdopodobniej zrobili... to się zmieni, ale jakby zostawiamy tutaj furtkę do... Dla widzów by było, nie? Gra, to jest gra. O 23 się dowiecie, nie? Dobrze, masz jeszcze jakieś pytanie? Nie chcę ogłaszać. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja jako widz czuję się trochę oszukany z tego względu, że powiedzieliście, że będą wielkie powroty, a jedynie kto wrócił to Norman Park. No ale uważasz, że Norman Park to nie jest wielki powrót? Gość, no który dał tak medialny pojedynek z Don Cassio, tak świetna walka, moim zdaniem jest to... dosyć spory. No i Sylwek też wraca. No, Sylwek też jest postacią, która... Ale właśnie, widzisz, kolega jest niezadowolony z main eventu,
A ty w nim jesteś. Zapytajcie czat. Ale ja to rozumiem. Ja też chłopakom mówiłem, ej, chodź. A co, karta im się nie podoba? Wiecie, no ja... Dla mnie spoko, mogą być fajne kłopoty. Ja uważam, że urozmaici ta właśnie informacja, która będzie podana na ostatniej prostej przed galą, która jest już zaklepana, ale że chłopaki chcą ją ogłosić przed galą. A też bierz pod uwagę, że zaraz jest 20 i wiesz... Ta 20 będzie na taki rozpierdol. Dobra, zamknij mordę, zamknij mordę. Ale się, kurwa, ale jak rozmawiasz, to ja też żartunkiem bajacu. Tak to się możesz u siebie, kurwa, na wsi gadać w chlewie. Tak sobie porozmawiaj z kolegami, wiesz? I pooglądaj Freak Fighty do kamienia. Czemu do kamienia? No widzisz, Lach, kurwa, taki masz interwiu jak na falcze. No, Nathan, kurwa, IQ 10, weź człowieku. Dobra, no, dziękujemy bardzo. Zadymka fiu-fiu, mam 23 km od ciebie, no. Jest tak, do Tajlandii, bo tam pytają o ciebie. Pytają o Tajlandię, no. Tęsknię, a też tęsknię. Dziękujemy bardzo za telefon. Miłego wieczoru. Ja, panowie, przejdźmy do następnego jeszcze pojedynku, żebyśmy zamknęli tutaj. Tak, tylko że ja tylko jeszcze... Moim marzeniem jest powrót Jacka Murańskiego. Serio. I... To jest fajny powrót, ale moim marzeniem jest powrót Jacka Murańskiego. No, a ty, Sylwek, jak byś się właśnie zapatrywał na powrót Jacka, bo wy nie mieliście ze sobą po drodze. Pana Jacka Murańskiego, przepraszam, ja tak powiedziałem. No wiesz, nie. 5 sekund ciszy Sylwka. Pewne słowa się wypowiedziało i tyle, nie? Tam... No okej. Okay. Ja też nie chcę, wiesz... Ale byłbyś czemu tak smutno? Mówmy tak byłbyś normalnie, konsekwentny ze swoimi słowami, które powiedziałeś, że jeśli no tak, doszłoby do takiej sytuacji... Mój statement to... był jasny, że ja nie chcę prowadzić i tych programów, więc wtedy... Ale walczyć byś mógł na przykład i tak jak dalej. No, a teraz kombo. Nie, ale kurczę, ludzie czasem zmieniają zdanie. No pewnie. Ja bym kurde na twoim miejscu... Musiałbym... A uważasz, że to zła postać po czasie wychodzi? Jako rozrywka. Zła postać? Bardzo? To traktował. No dobra, to jak teraz tak sugerujemy, to no. Sylwek, to jest ten moment, to jest gala pod tytułem Reborn. Możesz upgrade'ować swój statement. Oświetlenie. Na razie, dzięki za program. Gdzie Amadeusz idzie? Do domu. Znudził się. Nie wiem co robi Amadeusz. Zaraz ja pewnie się... wróci, także... Sylwek. Dostanie klasa tam, gdzie... Pamiętaj, Sylwek, czas dla ciebie. A jeszcze raz pytanie. Upgrade twojego statementu i ewentualnie jak teraz... Nie, no nie chcę upgrade. Takie podjąłem wtedy decyzję, no i... Ale pamiętajcie, to nie można po prostu, że dobra, Sylwester, to teraz jakby nie będziesz tutaj działał, bo chcemy sobie co innego porobić, chcemy iść w innym kierunku i luz. A bym, Sylwester, rozrzucił twoją walkę z panem Jackiem Murańskim. I sobie mówię serio, jako taki koneser Freak Fightów, to bym chętnie to zobaczył. Podejrzewam, że sporo ludzi by chciało zobaczyć, ale teraz już tego konfliktu takiego nie ma. Ale zawsze, wiem, że moim zdaniem, teraz jesteście bardziej tak skonfliktowany chyba z Gimperem i z Konopskim bardziej. Ja myślę, że wiesz, jakby to wznowić, to i tak byś znalazł jakieś dyskusje, natomiast od słowa do słowa coś by wyszło. Pewnie tak. Ja jakby rozumiem wiele rzeczy, które się wydarzyły. Ja bardzo współczuję Jackowi tego, co się stało. Natomiast... Mnie tam drażniła jedna rzecz. W sensie wiem, że teraz coś też mówili na Gimpera. To szkoda, że Ferrari poszedł, bym zapytał, bo... No za sekundkę tam... pewnie wróć. On już nie wróci. Tak, trwają negocjacje. Że jakaś sprawa na prokuraturze ma Gimper. Się okazuje, że Gimper przynajmniej tak mówi, że nie ma. Nawet rozmawiałem z nim przed tutaj tym programem, bo on miał prowadzić. Tak, miał. I mówię, co się dzieje, że ciebie nie ma i tak dalej. Więc właśnie... No mi nie podobało się to, że nagle wiesz, tu jest jakieś obrzucenie, a ty masz sprawę, na przykład z Nitrem było tak, że a ty masz sprawę na prokuraturze o to i siedzi co, minął rok i co. Mm-hmm. Dobrze, ja bym chciał tylko jeszcze wrócić do reżyserki, poprosić o telefon do Adriana Polaka, ponieważ mieliśmy do niego zadzwonić. No i fajnie, jakby Amadeusz wrócił chyba, nie? I żeby Amadeusz wrócił do nas, tak? Przypominamy, jest... Amadeusz, proszę, wróć. Sprzedaż biletu na galę Fame Reborn, także już... A ile się stało pojedynków? 9. Bo nie widzę tej karty. Grudnia, teraz przygotujemy. I dajcie nam tutaj połówka, też jedną połówka. Kartę. Ja mogę się no to daj, spokojnie, to sobie tam analizujcie. Słuchajcie, kolejne starcie. Widzisz, jak załatwiłem. Zajebiście. Szósta walka. I to jest pojedynek na zasadach bokserskich, w małych rękawicach. Ale to było smutno, że na przykład mówią... Pomiędzy a wampirem. Sylwek, tak, znaczy, czy tobie było smutno, że mówią, że wyglądasz jak babka od Niemca? Nie, mnie to śmieszyło, w sensie, ale teraz moje serio, jakby ja właśnie lubię, jak ciągle coś jakby jest nowego. Aha. Że tutaj raz mówią, że ja wyglądam jak Kim Jong-un, tutaj jak babka z Niemca, to tamto. Ale ogólnie te zdjęcia też stare mi dawało, tutaj w sumie jestem przystojny. Trochę, nie? Troszkę tak. Stare może zdjęcia. Ale nie mówię, że bardzo, bo wiadomo, tutaj bez okularków, ale troszkę fajnie wygląda, mi się wydaje tutaj. Nathan, ale w sumie to ja od razu zadam ci te pytanie, bo tak śledzę czat przez tak ostatnie 10 minut i powiem ci, że praktycznie cały czat cię jebie. Wszyscy piszą JN. Dobra.
Nie, Nathan, chodź. Nathan. Widzimy, że jest grubo i tutaj dobrze. każdy się... Mieliśmy nie używać tego słowa, Maćku. Dobrze. Zostajemy w trójkę, to przejdziemy jeszcze do... Walka japoński wampir. Szalenie ciekawy pojedynek. Ale ale śledzisz Freak Fighter, ty wiesz, że ci panowie nie przepadają ze sobą. Nie, to o tym to nie mam pojęcia. To ty zawsze chodzisz tam do Akademii Wilanów, to ty ten jesteś mega dobrze poinformowany. Ja nie wiem aż takich rzeczy. No, to jest w K1? To jest boks, małe rękawice. I okay. Tutaj mamy, wiesz, jednego zawodnika, który wywodzi się generalnie. Przeprosiłeś się z czatem, czy nie, Nathan? Przeprosiłeś się z czatem? Słucham? Przeprosiłeś się z czatem? Tak. Dobrze. Super. To jest mega dziwnie. Dziwnie jest, ja też się gubię z tym. Ale podobam ci się po prostu i cię onieśmielam trochę. Chciałbym ciebie zapytać. Znowu. Jak ty oceniasz ten pojedynek teraz taki słowny i socjalmediowy pomiędzy, bo jest z kanału sportowego, pomiędzy Borkiem a Stanowskim? Nie oceniam. Jakby no, też nie jestem stroną ani upoważnioną do tego, żeby ale kto tam ma rację? Bo ty na pewno wiesz więcej. Nie wypada mi w żaden sposób się wypowiadać na ten temat, bo jestem częścią firmy, w której też no jakby... I Mateusz, i Krzysiek byli częścią, także w żaden sposób też nie jestem osobą, która zna zakulisowo ich rozmowy prywatne. Szkoda, to był fajny kanał i szkoda, że się poróżnili. I pytanie, czy ty uważasz, że kanał sportowy przetrwa na wysokim poziomie, czy jednak będzie spory spadek, jeśli chodzi o wynagrodzenia, bo jednak to Stanowski, tak jak zrobił to zestawienie, no to miał tam ogromny wkład wyświetleniowy, że tam 307 z 400 chyba odcinków to były odcinki, najbardziej popularne były odcinki z jego udziałem. Czy to się teraz nie odbije, że gdzieś tam to wszystko pójdzie w dół? Ale chciałbyś, żebym teraz powiedział, że kanał sportowy jak padnie. Jak ty uważasz? Tak, ja nie mówię, że ja sądzę, że kanał ma swoje pomysły, które rzeczy zostały jeszcze ukryte, nie są odsłonięte, także wydaje mi się, że jeszcze sporo dobrego przed kanałem, także spokojnie tutaj wszystko się ustabilizuje i ta sytuacja medialna też się poniekąd wyciszy, także kanał pozostanie żywy. Zresztą można spokojnie obejrzeć wczorajszy Hate Park i tam zostało sporo wyjaśnione przez dziękujemy. Słuchajcie, panowie, mamy kanału. Bardzo ważny telefon. Dzwoni do nas Piotr Szyliga. Jest! Dziękuję. Także odbieramy. Cześć, Piotrek. Dzień dobry, Mateuszu. Cześć, Peter, cześć. To za chwilę, po telefonie. Witam serdecznie. Jak tam, mordeczki? Ja po treningu jestem, sorry. Dobrze, pozytywny, Piotrze, dobrze. Siedzę w aucie. No właśnie, ty teraz trenujesz pod okiem trenera Oknińskiego, tak? Tak. Właśnie jestem po sparingach. I taki trochę zmęczony jestem, ale co tam się dzieje? Słuchaj, ja chciałem tutaj się podpytać, czy jest możliwy w przyszłości pojedynek z osobą, która siedzi tutaj z nami, z Nathanem Marconiem, ponieważ w każdej wypowiedzi, kiedy pojawia się twój temat, no nie szczędzi on ci tam. No właśnie, Nathan, jakie ty masz w ogóle, co cię tak boli? Ja znaczy, nie, po prostu, że boli, ja mam jakby dobrą pamięć. Mam dobrą pamięć. Od początku pan Piotr, czy Piotrek, Peter, nie wiem jak mogę mówić, Peter, załóżmy, od początku nie jebał. Ale przecież, wyzywasz mnie od kurw, od wszystkiego, to teraz nie wiesz, jak można mnie mówić. Od dziwek. Dobra, to mogę kurwa mówić. Okej, to ta kurwa, w takim razie będę kontynuował moją narrację, ta jebana kurwa, szmaciarz, żonojewca, prokurator. Ale oszczędnie, Nathan, spokojnie. No po prostu chciałem użyć moich słów. No to ta osoba... Śmietnik to jesteś ty, jaskiniowcu pierdolony i daj mi dokończyć. Nie, wiesz co, w sumie tak wychodzę z założenia, że biorąc pod uwagę twoją twórczość w internecie ostatnimi dniami, to ja cię oszczędzę w sumie, kurwa, tego skalpu, bo już masz, kurwa, dwa konkretne, więc w sumie, kurwa, ty chyba naprawdę masz coś z głową i pasuje, kurwa, iść do lekarza, coś z tym zrobić, bo znaczy, naprawdę ty źle skończysz, kurwa. Jak ty opie rozpierdolisz do Nisa, Załęckiego, do Nisa Labrygę, mnie, to kto następny? Conor McGregor, kurwa? Jak ty z taką łeb przegrałeś, człowieku, kurwa? Już skończyłeś monolog? Ale to tylko ty się śmiejesz, ale okej. Okay. Dobra, jaskiniowcu, troglodyję cię pierdolony. Z Rzeszowa niedługo spierdolisz. Robisz przeprowadzkę z Rzeszowa, bo cię kurwa gonią do Warszawy, a ty kto myślisz, że... Kto mnie goni? Kto? Kto mnie goni? No to dlatego chcę walkę z tobą, między innymi. Dla konferencji, dla face to face. Dlatego chcę cię kurwa zabić w oktagonie. Tylko jak mówiłem, tylko tobie żonka zabrania. Przepraszam, nie twoja żonka, tylko żonka trenera ci zabrania i zabrania tobie też trener w tej walki wziąć. Bo to nie chodzi o samą walkę, przebieg walki, tylko o konferencję, o wszystko. Bo ty jesteś zniszczony psychicznie, a cię zniszczę psychicznie jeszcze bardziej. I ty coś mówisz o Denisie, że ja go zaczepiam. A sam pokojnie siedziałeś. Stary, jakby do mnie podszedł Denis kurwa z kolegami, to bym się bronił kurwa, napierdalał. Uważasz, że masz
większe jaja od Piotra Szeligi, bo on jednak... Ja mam tak duże jaja, że kurwa Szelidze nos kurwa całą twarz zakrył. No dobra, ale jedno jest w internecie dymić. A ty nie masz w ogóle jaj od trenu i mefedronu, Piotrek. Pytanie, jak ty byś się Natan zachował, gdyby faktycznie podszedł do ciebie... Broniłbym się, na pewno nie byłbym pokorny, na początku bym się bronił. Ale panowie, rozmawiamy o jakiejś abstrakcyjnej sytuacji, a tak mówię z walkami, także uważam, że w ogóle to nie jest temat, żeby podejmować. Jesteś najgorszym chodzącym człowiekiem na tej planecie. Przepraszam, jednym z najgorszych chodzących. Porył tobie mózg trembolą połączony z mefedronem. Dzieci drogie, proszę, nie róbcie tak jak Piotrek, bo skończy tak samo jak on. Będziecie wyglądać i zachować się jak jaskiniowiec. On zamiast ewoluować, zamiast iść do przodu, do góry, nie? To on nawet nie stoi w miejscu, on się cofa w rozwoju. Jego kurwa mózg jest gorszy niż pięciolatka. Ej, ale słuchaj, każdy kumaty człowiek, który ma kurwa więcej niż 45 IQ, czyli nie ty na pewno. Widzi, jakim jesteś dzbanem, kurwa. Jak kłamiesz, jak kurwa to wszystko udajesz, chłopie. Jak chcesz, ja mogę zaraz przyjechać do streamu online, kurwa. Przyjedź teraz, w tym momencie, ja czekam. Przyjedź. No to już jadę. No to dziękuję, już jadę. Do zobaczenia. No to czekamy. Piotrek, czekamy na Piotrka, zobaczymy. Zrobimy wam konfrontację na żywo. Ale przyjedź, Piterek. A ja nie wierzę, że przyjedzie. Buziaka ci tam. Przyjedzie, bo ma blisko stąd. Tak. Tak. Wargę ci przegryzę stromową. Przyjedź. Dobra. Dziękujemy nie, za to. Ej, wiesz co? Nie, wiecie co? W sumie nie będę mu dawał kurwa atencji. W chuju go mam. Bez kitu. Narobiłeś sport. Nie, dość. Ej, ja mam teraz inną walkę, ważniejszą walkę. Jest. Jak macie pizdą. Szeliga. Jak macie jakieś pytania. Jesteś pizdą. To po prostu, jesteś pizdą. Po prostu wiecie co? Jesteś Natan, pizdą. Natan, spokojnie. Ja stanę ponad tym, bo naprawdę nie chce mi się kurwa z tym, to jest idiota po prostu, on ma coś kurwa z głową, naprawdę. Zresztą sami widzimy jego wypowiedzi kurwa w internecie, co on mówi, co komu, co zrobi kurwa. Fan numer jeden, ja wszystko śledzi. Ale tobie zabronili... Chłopie... Ja nic nie śledzę właśnie, ja mam to w chuju, chłopie. Nie śledzisz? To czemu mówisz, że moje wypowiedzi w internecie, skoro nie śledzisz? Ja jestem, chłopie, 5 leveli wyżej, kurwa, od ciebie, człowieku. Tak? Ty zanim dojdziesz do mojego poziomu, to jeszcze, kurwa, bardzo dużo wody w Wiśle upłynie, kurwa. Nie, nie chcę dojść do twojego poziomu, bo bym się zaćpał mefedronem, kurwa, i zajebał trembolonem. Dobra, także... ten temat już był przewałkowany. Stawiamy tutaj kropkę, jeśli chodzi o waszą... Weź się ogarnij. Naprawdę, wiecie co, to dziwne jest to, że ty kurwa aż taką... Natan, już. Nie, ale co innego, to mówisz, że ja się ogarnął, a co ty mi na backstage'u gadasz? Kiedy ja siedzę i śmiej się prosto w twarz. Śmiej się prosto w twarz, bo się ciebie nie boję. Bo się ciebie nie boję, zrozumiałeś? I pokażesz mi rękę śmieciu. Nawet mamy to nagrane, jak szliśmy do pokoju z Darkiem, Darek miał włączoną kamerę, a ty podchodzisz do mnie i mi rękę kurwa podajesz i mówisz, że przepraszasz, że to kurwa pod show. Jesteś pierdolnięty, jesteś mocno pierdolnięty, to by się styki przepaliły. Ale my mamy to nagranie kurwa, debilu, chłopie. Może ci podałem rękę i to mogę przyznać i to było kiedy chwilowo nie mieliśmy konfliktu, bo powiedziałeś kurwa, i tak do tej śmietniku, daj mi dokończyć teraz. Ja chociaż też ci przerywałem, to w sumie jesteśmy na równi, jeżeli o to chodzi. Ale słuchaj mnie, śmietniku. Tak bardzo chciałeś ze mną walki, mówisz, ja czekam aż na to, podpiszę kontrakt, to tamto, a jesteś zwykłym off-straightusem. Ale stwierdziłem, że cię pierdolę. Bo trener z szacunkiem do trenera Mirka, bo go uwielbiam. Mirek ci zabronił, a ty się słuchasz jak posłuszny pies każdego. Jesteś pieskiem zwykłym. Dobra, Natan, skończmy ten temat. Ty jak podnosisz nogę, to kucasz, kurwa. Jak sikasz, to Piotrek, kucasz. Ja mam do ciebie pytanie, jak skomentuję swoje starcie z Bandurą, boks, małe rękawice? A jak dietę trzymasz? No, kurwa, powiem wam szczerze, że to nie jest mi trochę na rękę, ten boks w małych rękawicach, ale w sumie, kurwa, no co? Wychodzę, robię swoje i tyle, nie? Ale nie masz wrażenia właśnie, Piotrek, że to jest dla ciebie szansa, bo ostatnio mogłeś się tłumaczyć tym, że biłeś się z doświadczonymi zawodnikami. No bo wiemy, że to były walki czy z Marcinem Wrzoskiem, czy z Michałem Pasternakiem, to byli trudni, wymagający rywale. Natomiast teraz masz pierwszy raz szansę konfrontacji z rywalem, no freakowym, powiedzmy stricte, bo ostatni pojedynek twój taki to była chyba walka z Arabem, gdzie wygrywałeś... przez knockout, także to był spektakularny finisz. No i teraz wracasz znów do zestawień z freakami. Tutaj nie będzie żadnej wymówki przy ewentualnej porażce, jeśli ten pojedynek przegrasz, bo bijesz się z mniej doświadczonym rywalem. I to też zwróćmy na to uwagę. Patryk ma na swoim koncie tylko jeden pojedynek. Alana Kwiecińskiego. Tak, Patryk ma jeden pojedynek na koncie, ale ponad 5 lat treningu boksu, nie? Więc to też nie jest tak, że wychodzę do jakiegoś parowca typu Natan Marcoń. Tylko kurwa to ale jest. Chłopie, ja cię kurwa zgaszę 10 sekund słownie, a ale 20 ty możesz zgasić. Ale ty sobie możesz tak zgasić na czole, kurwa, wiesz, jak się spotkamy, ale ty jak chcesz. Właśnie, i napróbuję, żeby kurwa wystygło szybciej.
Piotrek, do pojedynku. Bronisz mi walką, bronisz, że mnie rozpierdolisz, a obsrałeś się, kurwa, słownej potyczki, bo to nie jest, że ty się boisz, że jest do klatki. Słownej potyczki ty nie jest Ja mówię. Nie mów o jakimś szukaniu atencji przez to, że mnie podpuścisz, kurwa, że chcesz mi najebać. Ty myślisz, że mnie podpuścisz. Ale ty nie chcę podpuścić, bo jesteś troglodytą. Ja cię mam w chuju. Nie, proszę bardzo, jesteś obstrejtusem dla mnie. Natan, prosimy krótko. Jeszcze Piotrek, tylko słówko o tym pojedynku, bo do końca nie mogłeś się powiedzieć, także twój głos, Piotrek. No. Kogo obchodzi jego głos? Natan, daj to odpowiedzieć. Dobra, zamknij pizdę, człowieku. Wstać, kurwa, ryj do worka. A wiesz, gdzie ty wstawiasz ryj? Dobra, między nogi wiesz. Dobra, kończymy. Nie, kończymy. Jeśli, Piotrek nie chcesz słówka na temat jeszcze pojedynku, aby skwitować to zestawienie. I Natan, prosimy o ciszę. Natan, uszanuj Piotra. Ja uszanuję kogoś, kto siada jak sika. Ale uszanuj Piotra, bo też jest bohaterem tej gali. Dzisiaj naprawdę. Tak, jest jeden z bohaterów gali. Jest jeden z bohaterów. Robię bohaterskie czyny. Ostatnio pokazał bohaterskie czyny właśnie, jak uratował, a nieważne kogo i co. Dobra. Piotrek, oddajemy ci głos. Jaki kurwa debil. Piotrek, ostatni krótki komentarz i kończymy. Bohater. Odnośnie walki z Bandurą, to słuchajcie, kurwa, to będzie najlepsza walka tej gali, ja jestem tego pewny, bo widzę jak Bandura się przygotowuje i naprawdę ma też chłopak doświadczenie, zresztą widzieliśmy to kurwa w walce z Alanem. Jak wziąłem tą walkę, pomimo tego, że to nie jest jakby po mojej myśli, jeżeli chodzi o ten boks na małe rękawice, ale kurwa dam z siebie wszystko i myślę, że wyjdę z tej walki wygrany. No i dobrze. No i super. Czekamy. Z takim nastawieniem. Dobra. Stol pęk w śmieciu jebany, kurwo, ty pierdolona. Chudzi w dupę. Nie. Piotrek, dziękujemy. To ja powiedziałem. Piotrek, dziękujemy za telefon. Do zobaczenia na programach. Ferrari, pytanie. I podsumowując, chciałem powiedzieć, że Piotrek siada jak sika. Dziękuję. Dobrze, już koniec tematu. Dlaczego wyszedłeś ze studia? Mógłbyś nam zdradzić? Żeby zachować kulturę po prostu. Bo musiałbym wypierdolić po prostu Turskiemu w mordę. Okej. Za co? A nie chciałem. Za to, że mu przerwałem pytanie to. Pewnie. Tak, albo no nie tak, dałem przed, wiesz, tak. Ja jestem taki, że szanuję wszystkich dookoła, nie? Ale jak ktoś mnie nie szanuje, no to po prostu coś takiego, że nie, albo nie siedzę z nim przy jednym stole i nie rozmawiam. Przynajmniej ja tak żyję w życiu, dlatego ale też czym, nie. Ale czym cię wkurwiłam? A ja wiem, ja domyśliłem się, że przerwałem, jak zadawał pytanie, ja się wtrąciłem ze swoim pytaniem, także jeśli jest z tym problem, to mogę przeprosić, bo faktycznie tak było. Tak. Dobrze, było. A my... Okej, okay. A to do kogo? Do ciebie było pytanie. Tak. Słuchajcie, tak. Ja wiem, zrozumiałem, o co chodzi. Wtedy. Nie do ciebie. Cześć. Nie, zadawałeś pytanie. Tak, ja coś powiedziałem, nie pamiętam co i on powiedział, dobra. Tu już się każe, kurwa. Tu już się prawie... I mówi jak kurwa do psa, nie? Zlekceważył. Muszę mu albo wypierdolić, albo nie będę ja wiem, o co chodzi. Na cienkim lodzie, nie? Tutaj już się każdy, prawie z każdym pokój. Słuchajcie, jest start numer 7. Ale to poczekajcie, ja bym pociągnął ten temat w ogóle. Proszę. Bo proszę. Nie wiem, czy wiesz, Turski, na przykład jak gadałem z nim, rozmawiałem kiedyś tutaj z panem Maciejem, no to on się bardzo przygotowuje do freak fightów i on na przykład uważa, żeby bez problemu dał sobie radę z wiewiórem. I ja bym na przykład mega tak się zobaczył. Nie, tak. Było trochę inaczej, ale no ja. Czyli sugerujesz, że Sylwek kłamie? Nie chce mi się walczyć z tym kurwa to kiepem. Nie mówiłeś, że z nie chce mi się walczyć z tym kiepem, Koro. Inaczej mówiliśmy nie chce mi się z tym Koro walczyć. O walce w stójce wtedy. No tak. I sama Mateusz. Nie chce mi się walczyć z Koro. Dla mnie Koro jest kurwa... Nie znam go w ogóle. Prosimy o telefon do Kora. I wolałbym walczyć z tobą. Ale nawet na przyszłość. Nie chciałbym mogę ci pomóc Mateuszem, Koro. Nie, ale na gali. Nie, już dziewiątego. Ja mam z marszem wchodzić i tak dalej. Zdążył, no. On by się musiał przygotować. No ja dopiero przyleciałem. Limit 6-6 i jedziemy. Maciek Turski. No widzisz, no to jest taka dyskusja. Nie, no waży 71. No to 75 się spotkać, 78. Nie, no 77 ja walczę. 77. Ale on walczy 77, bo to jest jego naturalna waga. No to 74 się spotkajcie. Nie, nie zejdę. Tak nie zejdę. Za krótki jest termin. Natomiast jest bardzo dobrze rzuciłeś tutaj taki, wiesz, kamyczek, gdzieś iskierkę, wiesz, można podyskutować. No, ale nie, no wolałbym, bo nie znam tego Koro. No to za chwileczkę porozmawiamy, dlaczego. Ja uważam, że wcale to mój jedynek nie będzie taki łatwy dla ciebie, jak tobie się wydaje i też konfrontacje słowne na konferencji mogą być ciekawe. Uważam, że to może być trudniejsze, słowne konferencje. No to możesz mi szczerze, żeby nie było, że wiesz, Koro wyleci z karty, dasz mi go, ja mogę dwóch porobić po prostu, mogą na piątek. A ja co, z kim będę się bił?
Z Maćkiem Turskim. No, ale no, widzisz, to musi najpierw Maćkiem Turskim. Może ktoś jeszcze. Bo ja wiem, że Turski, ty zawsze mówisz, że się przygotowujesz bardzo długo. To, nie, ty ostatnio sparujesz, się nie przygotowałem. Ty szpilką sparowałeś i ty... Nie, no ale to nie są sparingi tam. Takie, to też nie dopisuj... Sparingi. Nie widzę tego. Nie były sparingi. Chodzi o to, że dostawał te ciosy, jednak nie kładł. Ja bym się przyleżał. Ale nie buduj takich historii. Na nim zadebiutujesz we Flenium. Ale to nie ja jestem bohaterem tej gali. Ja dzisiaj jestem jako współprowadzący. Ale możecie zostać. Każdy. Każdy może zostać. I zobaczysz, że... Panowie, zanim jeszcze przejdziemy do starcia Madeusza, prosiłbym o połączenie się z Koro, także zweryfikujemy to, co powiedziałeś, a my kolejne starcie, starcie numer 7, Diz kontra Darolet. Czyli pytanie? To jest ważne, że pojawia się Diz w tej federacji, bo to znaczy, że prędzej czy później dojdzie Xayo. Do starcia Xayo Diz. Tak, tak. Że w no, końcu. Wszyscy na to czekają. Nie no, Diz się... Ale o, czekajcie chwilkę, bo mamy bardzo mocny telefon. Nie, mamy telefon od Adriana Polaka. Witamy cię, Adrian. Siema, kurde, przepraszam was, pan się zgi, ale byłem na treningu i nie wiedziałem, że wszyscy się dobrze. W górach! W górach jest Adrian. Tak? Tak, na obozie. Tak, tak. Dzięki za cierpliwość. Ja bym chciał teraz, żebyś skonfrontował to, co powiedział o Mateusz Ferrari, dlaczego nie doszło do waszej czwartej walki teraz na tej gali. Jakby wiesz, kiedy? O co chodzi, czy ci streścić? Kiedy nie doszło, kiedy nie doszło. Dobra, to ja streszczę. Której... Słuchaj, Amadeusz twierdzi, no, że pojawiła się taka propozycja, że on chciał z tobą walczyć, natomiast i on stawia całą garzę, i ty stawiasz całą garzę, i zwycięzca bierze wszystko. Czemu się na to nie zgodziłeś? Nie było czegoś takiego. No? No nie wiem. Jest tutaj na sali Rafał Pasternak. No, dobra. Możemy no to go dawaj zapytać. No, możemy. Ale, to się nazywa wejście Olin, prawda? No ale jeśli ja mam na przykład milion, a on ma, to jest przykład, to jest przykład, on 200 tysięcy, no to jak... Bo muszę coś ustalić, halo, bo sorry, bo nie przekrzykujmy się, dobra, bo i tak jest tutaj słaby zakres. No dobra, dawaj, no. Bo muszę ustalić jedną rzecz, bo czy ja dobrze zrozumiałem, że ty wyłożysz całą swoją garzę, tak? Patrz, to ja ci wytłumaczę... Nie, powiedz mi tylko na to, że ty wyłożysz całą garzę. Tak, wyłożę całą garzę. To nie słyszałem tego, Ale dobrze, no czyli ty dajesz całą i Adrian daje całą, a nie ty wyrównujesz do jego garzy. Nie, bo... Czyli ty chcesz wyrównać. To jest jak w pokerze. Okej. No to kurwa, wariacie! I patrz. Słuchaj mnie, to bij się skoro, wariacie, to bij się skoro. Jakbym ja na przykład... Co? To bij się skoro. Ale generalnie... No to będę się Adrian, skoro, no. Adrian, ale generalnie... Ja się... To jest normalne, jak jesteś w pokerze, patrz. Tak, ja się milion trochę zgadzam. Tu masz 200 tysięcy, to jak ja sobie wchodzę all-in... Bo ja uważam, że dlaczego? Dlaczego? Wartość marketingowa jednego jest zdecydowanie większa. Ale mówisz przy stole all-in. Rozumiem. I ktoś ma 100 tysięcy, ty masz milion. Tak. To tu wychodzi ten. Dobra. I to może po prostu... A reszta wraca do mnie. Bo ty, Adrian, masz szansę ugrać dwa razy tyle. Tak samo Ferrari nie ma szansy ugrać, nie wiem, 2 milionów, gdyby miał każdy milion. Tylko może ugrać po 100 tysięcy. Dokładnie, to jest... No co? No mów. Dobra, a jeżeli sponsor na przykład wyrówna tą garzę i będzie taka akcja, że ja... No ja właśnie o to czyli chodzi. O to chodzi, tak. O to chodzi Mateuszowi, tylko żeby... i wyłącznie all-in. Żeby po prostu jeden dał, załóżmy, pół miliona i drugi pół miliona. Tak, jeden daje tyle samo, co drugi. No tak. Czyli no co, panowie, czyli w coś takiego wchodzicie, tak? Jeden i drugi. Ja też jestem za tym, żeby tak było. Ale ogólnie... Takie? Nie do końca przekonujące. Jestem za tym, ale jak będę rozmawiał z Rafałem, to jednak nie. Ale co jest przekonujące? Ja też... Czy sam Rafał Pasternak powiedział, że mogę powiedzieć publicznie, że się nie zgodziłeś, no? Ale na co się nie zgodziłem? Że ty wykładasz całą swoją garzę? Ale zobacz, ale jeśli ja wykładam milion, to jak wygram, to nie dostaję milionów. Ale skąd ty wie? Ale ja też powiedziałem federacji, to ja też wykładam muszę wyłożyć milion. Ale ty nie masz pewnie tak wysokiej garzy, bo ale sugeruje ja nie to Ferrari, że nie masz takiej dużej garzy. Ja nie mam ustalonej garzy, bo on ma wyłączonego Amadeusza w kontrakcie, rozumiesz? Że na walki z Amadeuszem tak, inne tak, stawki tak, ma. Tak. Dokładnie tak. W ogóle nie mam ustalonej z nim gazy. Ja powiedziałem, fajne. Słuchajcie. No ale przecież nie wiem, już jest taki misz masz. Ale dostałeś dobrą ofertę. Przecież okay, wiem, jaką to dostałeś. Chcesz walczyć o wszystko, czy nie, kurwa? Walczymy o wszystko. Albo o nic i chuj. No dobra, to wyrównajcie gazę. Ej, no to ja myślę, że raczej by było tak, że ktoś by się zgodził, żeby Adrianowi wyrównać jakby garzę Amadeusza i wtedy byście weszli. No to właśnie o to chodzi. Lecimy. Ja chcę takie coś. Tak, nie ma problemu. Kurwa założy za niego pieniądze.
pieniądze, no jeszcze je przegra. Czyli tak, podsumowanie. A przypuśćmy, to nie są wasze stawki, ale ja będę takie rzucał, że Amadeusz ma 400 za walkę, ty masz za 200. I to... poczekaj, no daj mi to, żeby wszyscy zrozumieli, bo mam istotną informację dotyczącą tak. kontraktu Dobra, Adriana, bo to sporo, bo to sporo wyjaśni. Dlatego tutaj możemy rozmawiać o kwotach, no. natomiast to nie ma żadnego znaczenia, bo podobno była sytuacja, w której Adrian otrzymał podwyżkę na walkę z Amadeuszem w wysokości 80% swojego kontraktu, czyli to była i tak duża podwyżka. Czyli prawie dwa razy tyle. Ale stop, no. ale po tej podwyżce, i tutaj możesz się do tego odnieść, jeszcze Adrian zażądał podwyżki 100%, także tutaj... Nie, o takie mamy informacje. On tam walczył z Ferrari, jak mi kurwa... Ej, nawet banka mi oszukuje. Słuchajcie, baranów trzeba golić do zera, kurwa! Adrian, jaka jest twoja odpowiedź na tę informację? Mówiłem, że tak było. Słuchaj, ja tak jak powiedziałem, moje stanowisko było cały czas takie same, jak mówiłem publicznie i mówię je dalej. Moja gaza ma być równowartością jego. Ale nie, to odnieś się do tego, co przedstawiła organizacja. Tak, czyli czy była taka sytuacja, że dostałeś 80% podwyżki na walkę z Amadeuszem, a zażądałeś jeszcze podwyżki 100%? No bo to stawiacie trochę w takim świetle negocjatora podwójnego. Czyli rzuciłeś kwotę, że chcesz więcej ekstra, dostałeś ekstra, a ty powiedziałeś, nie, bo to za mało, to jeszcze chcę dwa razy tyle. No to jest trochę Słuchaj. Tak... Po pierwsze, nie 80, tylko 60%, a poza tym ja chcę go kurwa ogolić do zera. On ma nie dostać ani złotówki. Mateusz Grzybica, a Mateusz kurwa Ferrari mają kurwa wyjść ogołoceni do zera z tej walki. Okej, dobra, a teraz mam pytanie. Adrian, po prostu jest Ty byłeś pazerny zawsze na moją bułę, to teraz moja kolej, ja jestem pazerny na twoją bułę, kurwa. Walczymy o całą bułę. Jedno pytanie, to jest bo chytry traci dwa razy i nie masz walki. Jedno pytanie. Jedno pytanie, czy uważasz, więc że twoja wartość... Nie wiem, co wartość... oni powiedzieć, ja nie wiem, jak wygląda. Kurwa, wy się tak przekrzykujecie, ja nic nie słyszę. Adrian, daj się zadać pytanie, czy ty uważasz... Ważne pytanie. Ważne pytanie. Panowie, ważne pytanie, które odpowie nam... Adrian, czy ty uważasz, że twoja wartość marketingowa jest równa wartości marketingowej Amadeusza? Nawet więcej, kurwa! Słuchaj mnie, ja nie muszę się w żadne patogejty, kurwa, inne rzeczy wpierdalać. Ja znam swoją wartość, wszystkie walki, kurwa, wygrywam. Słuchaj, i to jest... Szczególnie trzy walki ze mną, kurwa. Tak, z tobą nawet na śpiocha wygrywam, więc tak się cicho. Posłuchaj, gościu, ty nie masz podjazdu, bo ty wszystkie przepierdalasz. Jedyne, co potrafisz, tylko dobrze krzyczeć w internecie, robisz show poza klatką i to jest tyle. Ja robię show w klatce, tym się różnimy. Przeważam nad tobą show w klatce, kurwa. Kurwa, i człowieku, mój knockout jest najpopularniejszym polskim, kurwa, knockoutem w historii MMA. Ale knockoutem, kurwa, i tak przepierdoliłeś ten knockoutem. Lecę sobie do Ameryki, a na sali mówią... No ty jesteś kurwa, ty masz więcej wspólnego z Najmanem niż myślałem, kurwa. Ty się szczycisz przegranymi walkami, kurwa. Dobrze, powiem ci szczerze. Ty jesteś kurwa takim gościem przemocnym, posłuchaj mnie. Albo kurwa napierdalamy się o wszystko, albo o nic, kurwa, ciak bajera, tak jest moje. No napierdalamy się o wszystko, o wszystkie twoje pieniądze, to nie jest moja wina, kurwa, są mniejsze. Cały twój hajs, to nie jest moja wina, że są mniejsze. Ja jestem zdania, że Ferrariego propozycja jest sprawiedliwa. No dobra, sprawiedliwa, tak. Czyli, dobra, czyli... To walczymy, kurwa, za darmo. Usystematyzować. Przypuśćmy, dobra, że... Dobra, powiedz na to, że walczymy obydwoje za darmo na fejmie. Ale jak za darmo? Za darmo, ja, kurwa, i ty, nikt nie dostaje. Zawalczysz za darmo, bo przegrasz, to oddasz mi wszystkie pieniądze. Więc zgadzam się. Zawalczysz za darmo. Posłuchaj, ty nie walczysz... A jak bardzo chcesz, to przecież możesz zadzwonić do Rafała i powiedzieć, Rafał, ja chcę walczyć za darmo. Ale dobra, albo za 300% mojego wynagrodzenia, albo za darmo. Ja mam wrażenie, że Ferrari z chęcią przytuli nawet to, co... Ja mam pytanie, Adrian. Ile razy większą garzę ma Ferrari od ciebie? Nie wiem. 80. Ale ja nie mam, kurwa, ustalonej garzy co do niego. Że co? On nie wie, jaka jest kwota. No dobra, ale zobacz, jak mamy sytuację, że on, przypuśćmy, ma 400, ty masz 200, być może macie inaczej. No. I no on tak chce dać 200 do puli i ty 200 i wtedy walczyć o wszystko. Czemu to ci nie pasuje? No bo to jest takie jednak, chcę znać ten powód. Czemu to ci nie pasuje? Bo pan Kleks ma nic nie zarobić. No ja bo on ma być goły. Okej. Okay. Czyli jedyna opcja to jest taka, bo federacja ci nie chce podwyżyć, to jedyne, że się znajdziemy jakiś ekstra sponsor na tą walkę, który dorzuci tą brakującą kwotę. Albo robimy kurwa krwawe show, robimy krwawe show i kurwa rozpierdalamy te internety, kurwa. Wiem, że wszyscy tego chcą, trzeba zakończyć to z przytupem, kurwa. Jeden
jeden wygrywa wszystko, ja drugi wychodzi z liczem. Błąd. No. Że powiedziałem, że chcę zobaczyć że powiedziałem, że chcę zobaczyć, że chodzimy o link. Mogę powiedzieć, że wykładamy po 250 tysięcy na przykład i byśmy się teraz bili. A Madi, to była twoja propozycja, że wykładam, że mam cały hajs wyłożyć, więc już się to nie wydopuj. Ale moje środowisko jest ostateczne i jedyne, wariacze. Ale jak ziomek obok ma złotówkę, ty wsadzasz milion, ma złotówkę, to wygrywa 2 złote. No to chuj, to Fejm musi dołożyć to. To Fejm niech dołoży tą resztę. No to musisz. No dobra, mamy rozwiązanie. Mamy rozwiązanie. No, jest jakieś? Tak. Adrian musi sobie znaleźć sponsora, który wyrówna garze. I wtedy, jak wyrówna garze, to będzie się dobrać, Adrian. Turski Maciej, Turski. Adrian też coś dobrać. Adrian, a ja mam wszystko do ciebie jeszcze jedno pytanie. A co ty byś powiedział w przyszłości na walkę z Natanem? Bo on też nie szczędzi ci. No gdzie jak on kurwa z Darówem przegrał w życiu, kurwa. Tylko, że najpierw... Dostałem pytanie i moje stanowisko jest jedyne stanowcze, bo serio, chcę iść kurwa coś zjeść, nie? No. Ja nie, Natan, posłuchaj, potrenuj tam troszkę, powygrywaj, wtedy będziemy może rozmawiać, ale no kurwa, Natan, nie ma żadnych czas, bo przegrałeś z Darowem i temat jest, spoko, w ogóle walka mnie z tobą nie interesuje. Spoko. Jakbyś się czuł, gdyby ktoś, kto przegrał z Darowem, spuściłby ci w pierdol, w sensie... Nie mam na to czasu. Ja pierdolę, Katarynko pierdolona, zamknij pizę na chwilę. Ja nie mam na to czasu, kurwa, w rejacie, ja tu się kurwa... Nie masz czasu, kurwa, auto sprzedajesz w długach, a ty nie masz czasu, mówisz na coś. Daj mi kurwa coś powiedzieć. Kurwa Ferrari, władcą kurwa internetu, a nie z jakimś kurwa tam kurczakiem. Kurczakiem, kurczakiem. Adrianku! Adrianku! Słuchajcie, rozłączył się Adrian. Jestem ciekawy, czy wiesz, że się rozłączył? Bo nie chciał konfrontacji. Żeby alfabet nie, nie chcę z tobą walczyć. Ja chciałbym, żeby alfabet wymienił. Bo... A finał tych emocji poznacie już w Łodzi 9 grudnia. Kupujcie bilety fejmemar.tv. Nie, zatrzymałem się na B, bo więcej nie znam alfabetu, wiesz? Ej, bo wiesz czemu? Bo Polak ma teraz walkę i wiesz, jak wejdzie z nim teraz potyczkę, to ten go będzie zajeżdżał psychicznie ale do samej walki. Ale zostawmy sobie. Ale albo najlepsze w sumie, że ja już mam ustalone jakby walki pewne, które jakby stoczę, a i tak... Dlatego Natan tak mówi o tym UFC, bo ja bardzo lubię na najbliższe 3 lata jest zaplanowany. Ale nie powiem, że jest zły. On nie jest ani dobry, ani zły. Tylko chciałem dowiedzieć się na końcu, czy on zna się na alfabecie, bo wiem, że na pewno liczyć potrafi. Tam jakieś bankowe sprawy też ogarnia. Myślisz, ale że się rozłączył, bo się bał właśnie tego? On się bardzo bał. On się bardzo bał, bo wie, że kogo chce pomścić i dlaczego chce pomścić. Ale jak mówiłem, z drugiej strony na razie nie chcę po prostu dawać pewnych rzeczy po to, aby kiedy będzie konfrontacja bliższa, zrobić dojazd po prostu. 9 grudnia. Tak, kupujcie bilety, bardzo ważne. Finał tych wszystkich emocji. Właśnie sobie zapewniłeś, że nigdy do tej walki nie dojdzie. Okej, trudno, no to już świadczy o tym, jakim jest po prostu... No, tak obstawiam. Słuchajcie, mamy też konferencję, tam też będzie okazja do konfrontacji. Nie, ja chcę tylko ludzi przeprosić i powiedzieć, że to nie jest tak, że jakby nie chcę o tym powiedzieć, tylko ja chcę to zatrzymać dla siebie, żeby byli cierpliwi, żeby po prostu zrobić totalny dojazd i aby osoba, która przegrała z Darolwem, wygrała z kimś, kto wygrał z Amadeuszem 3 razy przecież, nie? Jak kurwa leżał na deskach i... Ej, Ataku kurwa dostawał, epilepsji czy czegoś. Ale to też było niezgodne z przepisami. Lecimy, słuchajcie. Ale ktoś tak wygrał. Też nie było to zgodne z przepisami. Także nie ale widzisz, tam dali wygrać, tu dali przegrać. Nie, nie dali wiesz, wygrać, nie? Tylko było odjęte punkty. Odjął punkty i 2. Jakby doszło do podliczenia kart. Amadeusz, a nas właśnie teraz mogli... Teraz dochodzimy do sedna. Czy uważasz po tym wszystkim, prowadząc tę narrację ja w taki sposób... Prosić? Ja też bym poprosił. A ja mógłbym kawę. Chwaląc się, że to kopnięcie było takie wspaniałe. Czy to kopnięcie w twoim założeniu było kopnięciem intencjonalnym czy nieintencjonalnym? Oczywiście, że nie. No. Z prostej przyczyny, wydaje mi się, że to był pierwszy raz w historii w ogóle MMA, że zawodnik zrobił szpagat. Zobacz sobie, tam jest szpagat, tylko że nie ten szpagat klasyczny, tylko taki to się chyba nazywa męski, albo męski szpagat. Wiesz, to nie było, i to się działo w ułamku sekundy tak naprawdę. I nie było jeszcze punktów podparcia, jeśli chodzi o dłonie w momencie kopnięcia. Także no, jest to takie bardzo dyskusyjne. Ja myślę, że... No, ale nie chciałbym. To jestem w stanie przeżyć. Najbardziej to mnie...
wkurwia, a ja machnąłem ręką i tego nie tłumaczę, bo o ile z Łaszczykiem moja duma nie ucierpiała, bo ja i tak wiem, tak kurwa, tu mi nikt nie wmówi, że mu kurwa, nie że go nie napierdoliłem jak psa. Chodzi mi o Polaka, nie? Okay. To a najbardziej boli mnie te 8 sekund z Łaszczykiem. To przerwało mi pas zwycięstw. Ja myślę, że ludzie mogli nie widzieć, jak to wygląda, więc gdyby dało się puścić, to a jeżeli się nie da puścić, bo jakby nie ma tego w plikach, to gdyby Ulfik mógł przyjść i po prostu zademonstrować, jak to wyglądało. Panowie, bo byłem ciekawy, jakby, bo nie pamiętam już za bardzo tej walki. Wie? Natan, wracamy do... Tak. Teraz czeka cię, Amadi, kolejne starcie. Starcie skoro. Dużo ja widzów jest zaskoczonych. Mateuszowi zadać jedno ważne dawaj, pytanie. Dawaj. Ja lubię tymi pytania zadajesz. Jedno pytanie. Bo liczę, że będzie coś ciekawego. Ty masz predyspozycję do jasnej cholery, ale masz, nie? Ale jesteś ja jaki jesteś, muszę ale powiedzieć. Potrafisz... Ale poczekaj na pytanie. Potrafisz się bić? Mógłbyś dużo osiągnąć w tych freak fightach, mógłbyś wszystkich składać, jakbyś tam, wiesz, zaczął regularnie trenować. To czemu ty, skoro z tego się utrzymujesz i jest to twoja praca, czemu nie poświęcisz się tym treningom? Dobra, już ci mówię. Nawet wy nie wiecie, jak bardzo byłem swego czasu poświęcony tym treningom. Szczególnie to było przed Bombą i bezpośrednio jak tylko wygrałem walkę z Bombą, poleciałem do Tajlandii i ja tam tak naprawdę poleciałem trenować. I pierwsze 2 tygodnie przetrenowałem dzień w dzień. I wtedy wydarzyło się coś, kurwa... co przerwało to wszystko, bo zerwałem mięsień. Zerwałem go całkowicie. Ja mam zdjęcie na buzko nawet twoje. Inwalidzkim. Uda. W głowę uda. To była nawet mowa przed którąś walką, że my tak, kontuzję tak. I tutaj nie, akurat nie ściemniasz. No, był ten... I wtedy, ja mam nawet zdjęcie. I Trans TV powstało tylko i wyłącznie dlatego, że ja już miałem wykupione tam jeszcze powiedzmy na miesiąc, no a w pierwszy dzień to tylko leżałem. I wszyscy się na live'ach śmiali, że pingwin jestem. Bo tak chodzi, Amadeusz. A my mówiliśmy, że to po prostu tak chodzi. I na tamten moment, jak zrobiłem już, wróciłem do Polski miesiąc później, to się okazało, że jest w 33%. I dostałem opcję, że jeśli zrobisz operację, masz, będziesz miał taki samo silny mięsień, jak nie zrobisz, to będziesz miał 10% słabszy. No to ja stwierdziłem, że no wolę zrobić 10% słabszy mieć, ale nie mogłem jeszcze ćwiczyć, nie mogłem nic robić. Więc do walki z Łaszczykiem robiłem parter, ale tylko technikę należącą, nie mogłem nawet na kolanach, rozumiesz? Już kończę, szybko, nie chcę tutaj się rozwijać bardzo długo. I co? Tą walkę sędzia mi się wpierdala pod koniec. I to był taki moment, że miałem coś takiego, że wiesz co? Że cię ograbił sędzia z kariery? Nie z kariery, wiesz z czego mnie ograbił? Z czegoś, co kilka dni temu obudziłem... całą moją rodzinę w nocy i powiedziałem, że zdałem sobie sprawę, że gdzieś po drodze zgubiłem jedno marzenie, nie? Bo po drodze zaczęła być dla mnie ważniejsza kasa i to wszystko, że bo ja uważam, że dzień, w którym walczyłem z Bombą, byłem najlepszy we freak fightach ze wszystkich zawodników, bez podziału na kategorie wagowe. Niektórzy się mogą nie zgadzać, ale wiem, co robiłem na sparingach z zawodowcami w tamtym momencie. A później to już była droga w dół. Brakowało 10 sekund i byś miał to pokonał mistrza świata. I to z zerwanym mięsiem. Ale to z drugiej strony, wiecie co? Dobra, ale jakbyś nie... się odkleił po tym zwycięstwie. Właśnie może i ale lepiej, tak się prawie stało. Ale nie, później zrobiłem formę ponownie do Kacpra Błońskiego. No ale później już były te bardziej pogoń była za pieniędzmi. A to nie było pieniędzmi. Tak, że do Kacpra wychodziłeś ze złamanym nosem? Chyba było coś takiego. Nie, tam złamałem nos na walkę. W trakcie walki, ale potem miał być drugi pojedynek. Ale to złamany nos to jeszcze tam nic takiego, nie? Ale chodzi mi o to, że później to już był bardziej pogoń za zasięgami. Kilka dni temu dokładnie zadzwoniłem w ciągu nocy do wszystkich z mojej rodziny i do wszystkich sobie bliskich ludzi i powiedziałem, że kurwa tym razem wracam. Że do lutego robię kurwa formę życia i w lutym, ja chcę, żeby to była moja ostatnia walka i później wy powiecie w lutym, który jest najmocniejszy freak fighter. A z kim byś nie ma znaczenia. Walczyć? Nie ma znaczenia po lutym, po mojej walce w lutym, nie ma znaczenia kogo. Ja nie chcę wiedzieć, kogo. Nie chcę, róbcie ankietę na internecie, który jest najmocniejszym freak fighterem. Bez względu na kategorię wagową. Bez względu i mi go po prostu dajcie. I później wychodzisz później gdzieś tam na 21, 22 do tego. I mi go po prostu dajcie. No to jest bardzo ciekawa deklaracja. Czyli teraz tylko ja chciałbym się przykładał osobą. Nie no, To jest klucz, bo tutaj mamy galę za miesiąc. Ale już się przykładasz w tym momencie, czy znowu masz jakąś tam kontuzję? Nie, zacząłem teraz, ale dopiero zacząłem, bo dopiero wróciłem z Dubaju. Ale tylko jedną rzecz muszę powiedzieć, że może gdzieś tam ten sam sport nie dawał mi tak dużych pieniędzy, o jakich jakie potrzebowałem i tak dalej. I w końcu, jak porzuciłem trochę sport, już zdobyłem kasę, to teraz mogę już połączyć jedno z drugim. Okej, okay. No i teraz już deklarujesz, że to będzie Amadeusz przygotowany tutaj... Tak, ale finalna wersja... Nowe wcielenie. Nie.
Po lutym będziesz chciał stoczyć walkę życia. Masz już przeciwnika na 20? Wiadomo, nie mów, nie, ale czy masz w ogóle? Nie. Okay. Dobra, panowie, mamy telefon, także witamy naszego widza. Cześć, z tej strony Beverly. Ja mam takie pytanko do Sylwka. Cześć. Kto? Sylwek, mam takie pytanko do ciebie. Jak ale się raz, czujesz? Jak możesz jeszcze raz Beverly. Się przedstawić? Beverly. Bo... Beverly, po prostu Beverly. Beverly Hills, w górze okay. Beverly Hills. Siema Beverly. Słuchaj, Sylwek, takie mam do ciebie pytanko. No, podobno moda jest teraz na amerykańskie imiona. Sylwek, powiedz mi, jak ty się czujesz z tym, że zniszczyłeś w sumie życie Boxdelowi, mimo że tak naprawdę nic nie zrobił, a dzięki tobie spotkał go taki lincz publiczny, który w sumie jest nieadekwatny do czynu, który zrobił. Jak się czujesz z tym, że w sumie zniszczyłeś mu całe jego życie? Dobrze, po pierwsze, dlaczego uważasz, że zniszczyłem, skoro dalej... Nie zaszły jakieś duże zmiany w jego życiu. Wiadomo, wizerunkowo jakoś to odczuł. Natomiast czy coś w moim materiale, czy ty coś zauważyłaś, żeby nie było zgodnego z prawdą? Znaczy czy nie, ja uważam, nie mówię, że był niezgodny. Natomiast czy uważasz, że lincz, który wywołał twój materiał, był adekwatny do faktycznie to, jak przedstawiłeś całą sprawę? Bo nie chodzi tu ale o sam czy czyn, tylko coś o to, w jaki w tej sposób... sprawie? Możesz mi nie przerywać, proszę cię bardzo. Proszę, no. Bo to nie jest kulturalne, zresztą już nawet tutaj niektórzy w programie mówili, że przerywanie nie jest kulturalne, więc też bym prosiła, szczególnie, że nie jestem jednym z zawodników, ani nie należę do federacji, tylko jestem widzem. Słuchaj, czy chodzi o narrację, którą nadałeś temu, że postawiłeś Boxdela na równi z osobą, która faktycznie mogła się dokonać, dopuścić czynu przestępczego, którym, a dzięki dobrze, temu mogę tak, na to tak naprawdę już? Nadal mi przerywasz, Becylwek. Bo nadal bym, nie skończyłam swojej wypowiedzi. Chciałbym, żebyśmy tak pytanie dawali, ja odpowiadam i lecimy do kolejnego. No dobrze, ale nie skończyłam mojego pytania. Czy chodzi o narrację, którą ty nadałeś i że przez to Boxdela spotkał lincz publiczny, który nie był adekwatny do tego, co Boxdel zrobił. Nie uważasz, że to nie jest, to jest okay, nie fair, no to względem chłopaka, którego uważałeś za swojego kolegę? Mogę już odpowiedzieć? Który uważał ciebie za kolegę. To jest ważniejsze. Dziękujemy za pytanie. Teraz czas na Sylwka tak, odpowiedź. W którym momencie wrzuciłem Boxdela, w sensie, że go zestawiłem, że to jest jeden do jednego ta sama sytuacja, że on na przykład robił dokładnie to, co Stewart. Czy ty uważasz, że gdy dziewczyna do mnie pisze na przykład nie, i mówi Boxdel też robił takie rzeczy i mi daje screeny, to ja mam powiedzieć, słuchaj, ja mogę o Stewarcie, wiesz co, z Boxdelem mi łączą koneksje biznesowe, więc muszę tutaj odpuścić akurat, żeby sobie nie nabruździć w relacjach biznesowych. No nie mógłbym chyba sobie spojrzeć w lustro. Co, czego byś oczekiwała, żebym na Boxdela zrobił dedykowany film oddzielny? Wiesz, czy jak byś to chciała, że jak byś na moim miejscu się zachował? Powiedział, masz opcję A, powiedz dziewczynie, no dobra, o Stewarcie mogę, ale o Boxdelu nie, bo kolega, wiesz. Jak byś to ugrała? Zaraz ci powiem, czy dla ciebie to samo jest spotkanie się 20-parolatka z 14-latką? Szanowni, rozmawialiśmy na ten temat, tak. Dzisiaj nie dyskutujemy ale nie, do końca. Ale chętnie. My wiemy, wiemy, że bardzo chętnie, natomiast wydaje nam się, że masz swoje streamy. Jedno pytanie, droga Beverly. Czemu Boxdel nie ma do mnie pretensji? Dlaczego publicznie mówi, że luz i tak dalej? I tu stawiamy tak kropkę. Jakby temat ruszyliśmy, ale uważamy, że... Ale mogę popytać, bo Sylwek nie odpowiedział na moje pytanie, czy jest z siebie dumny, że zniszczył życie Boxdelowi? Tak, to było moje pytanie, ale Sylwek odpowiedział na nie pytaniami swoimi, a nie odpowiedział na pytanie. Pytanie, natomiast ja muszę postawić tu kropkę, bo ustalaliśmy na początek tego streama, że tego tematu nie poruszamy w trakcie, ale to nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że gdzieś ustalaliśmy zasady w trakcie tego programu, też szanujemy siebie wzajemnie tutaj rozmawiając i też oczekujemy tego samego od naszych widzów. Michała tutaj też nie ma w studiu z nami i też nie może się odnieść do tego i nie ma takiej możliwości. Też pewnie mógłby się odnieść do twoich słów, czy też odpowiedzieć na pytanie widzki. Natomiast wydaje mi się, no że prędzej czy później dojdzie do takiej mojej rozmowy internetowej, że zrobimy jakiś podcast i sobie tam pogadamy. Pewnie zostanie wyjaśnione i będzie miała okazję zabrać i jedna strona głos, i druga strona głos. I pewnie takie pytania jak od Beverly, za które serdecznie dziękujemy, również padną. Natomiast na to przyjdzie odpowiedni czas. Dzisiaj rozmawiamy o gali Fame Reborn, która odbędzie się 9 grudnia. Dobrze. Pytanie natomiast kończąc tutaj, to ja nie uważam, że zniszczyłem Michałowi życie, bo wiem jak on teraz na to wszystko patrzy
i jak ta sytuacja wygląda nie prawdziwie, a nie oficjalnie. No i to jest najważniejsze, że wy też ze sobą rozmawiacie jakby zakulisowo na ten temat. Kropkę i w sumie pociągnijmy dalej twój temat, Sylwek, main event. Może powiedzieć, jeszcze walka, Stormin, zaraz, Spiritual. Zaraz jeszcze tego wrócimy, ale o tobie. Walka dwóch osób, które jeszcze nie zaznały tego smaku zwycięstwa. Jak ty w ogóle oceniasz Sebastiana Fabijańskiego jako swojego rywala? Aj, tak jak... Zważaj na słowa. O Sebastianie, zważaj na słowa. O to cię proszę, okej? Okay? Dziękuję, Sylwester. To jest wcielenie, tak? Nie, zważaj na słowa po prostu. Bo to jest, wiesz, człowiek, który ma milion wcieleń. Ja i tak jestem cięty trochę na ciebie przez to, że mi zebrałeś rywala. Bo my ustaliliśmy, okay, że mamy walkę z Sebastianem Fabijańskim i nagle się dowiaduje, że no jednak coś tam nie wyjdzie. Ale ty bronisz Sebastiana, żeby Sylwek uważał, co na niego powie? Nie, po prostu chodzi... wali w Sylwka, że zabrał mu rywala. Tak, więc nie zważa... Zróbcie sobie eliminator. Nie zważa też na słowa i wiesz, co jest najgorsze, że... Wygrany walczy z Sebastianem. Boję się, że już do mojej walki z Fabijańskim może nie dojść przez to, wydaje, że tak, jak on... zobaczy moje umiejętności w walce, okay, z Maślaną. Aha, to nie, też mi się wydaje, że nie... walki. Ale wiesz, zawsze nawet moglibyśmy się dogadać z federacją, że jakąś jedną stoczymy po prostu walkę bez jakiegoś kontraktu Sebastiana, jeżeli nie będzie chciał już walczyć, bo Sebastian chciał ze mną tam z jakichś powodów walczyć, aż z jakich to by się ludzie dowiedzieli na konferencji, na cage'ach. No ale no niestety zabraliśmy tego rywala. Wydaje mi się, że to może być ostatnia cięty walka Sebastiana, bo on chyba będzie grał w filmach teraz od tego. Wiem, i karierę Sylwek? Chcę powiedzieć, że ja też będę prawdopodobnie grał w filmie, nie, w hollywoodzkiej. No powiedziałeś to przed nie, no on sam jakby... Natanie, ale może odpowiedzieć na pytanie Sylwek, bo fajnie by było, gdyby odpowiedział Sylwek na pytanie. Kilku słów o swoim rywalu. No, Sebastian, fajny. No, dziękuję. Okej, tak możesz mówić. Znaczy, powiem tak. Bo ostatnio się dowiedziałem, nie? No ja jestem cukrzykiem, a on grał cukier. Cukier, tak, cukier. To, cukier, wiesz, jego jedna z najsmniejszych postaci. Ja muszę ten cukier pokonać. A ja patrząc... Sebastian, ja go trochę postrzegam jako człowieka, ja mu też chyba to mówiłem, trochę samotnego. Mhm. Ale to nie chodzi o to, że... Bo na przykład ja nie otaczam się wieloma ludźmi, ale nie czuję się samotny. Natomiast gdzieś tam uważam, że Sebastian... Gdzieś wewnętrznie ma ten smutek taki, że gdzieś tam jakoś, może się ze mną nie zgodzić, może ja to źle postrzegam, ale gdzieś tak na niego patrzę. No tutaj ktoś w końcu wygra tak. Ktoś będzie miał pierwsze zwycięstwo. Ja bardzo bym chciał. Może być remis. Bo, wiecie, no wy chłopaki tego, ty wygrałeś Nathan, nie? Jakąś walkę. Wygrał. Wygrałem i to nie pierwszą wygrałem teraz. Z hejterem. Z hejterem wygrałem. Ale to masz 1-2, tak? Tak. No ale zaznałeś zwycięstwa. Ja bardzo bym tego chciał. Zaznać zwycięstwa, bo wiecie, okej, to są inne czasy, ale ja dalej gdzieś jestem facetem i no, nie chcę... Śmiejesz się, kurwa, że nie jestem facetem? Zapytałem tylko. Nie mogę zadać takiego pytania. Sylweka, ty jesteś ciekawy. Jesteś ciekawy. I wiecie, jako facet chciałbym zadać, że nie jestem... takim, że najgorszym z tych freaków, że potrafię komuś dać radę. No Nitro nie chce wyjść, chciałem kogoś lepszego niż Nitro później, więc pomyśleliśmy o Mai Staśko. Ale to też jest tak, że wiesz, no z kobietą tak dziwnie, nie? No kontrowersja duża. No, nie masz wrażenia, że w tych pojedynkach, które ty toczyłeś... Chętnie bym to zobaczył. Do tej pory to charakter pokazywałeś, bo nikt ci tego nie może zabrać, ale gdzieś brakowało jakiegoś takiego... Psychika, wiesz? Wydaje mi się, że jakbym wygrał jedną walkę, kogokolwiek bym pokonał, to może mi się odblokuje ta głowa, że ja mogę to zrobić. Że sam przed sobą udowodnię, nie, to prawda, że potrafię. Akurat, no. I zobacz, na przykład to ty jest już prawda wszystkich. Ty miałeś, a ja jestem ty tak niepewny. Walczyłeś? Tak. No to ja wiem, że początek, ale kurwa Błoński dużo ludzi na dzień dzisiejszy pokona. Powiedziałbym, że... Tak, ale to był jeszcze inny Błoński. Nie, ale... Więcej niż mniej. Tak, ja uważam, że dostajesz w końcu przeciwnika, w którym jak zagra ten charakter, który tak, ja uważam, że był... Pamiętajmy, że to nie jest odkryte wszystkie karty. Tak, tak, ale jakby patrząc na tę sytuację daną, to uważam, nie, że tak, konfrontacja z samym na przykład Sebastianem, to by była na przykład konfrontacja i to, co jest w rozpisce, to jest konfrontacja, w której wystarczy, że pokażesz charakter, jesteś w stanie wygrać ten pojedynek, tak, bo to też jest... Ja bardzo bym chciał sam sobie udowodnić... i odnieść to zwycięstwo pierwsze, bo wierzę, że to mnie bardzo odbuduje, bo teraz mam takie postrzeganie siebie, jeżeli chodzi o walki, no, że ukleja, nie, kaleka jednak trochę. No i chciałbym na siebie sam spojrzeć trochę inaczej.
Ale tak, wiecie, ale... bo tutaj trochę musimy mieszać, bo cały czas faktycznie to, co Sylwek podkreśla, że to są cały czas nieodkryte wszystkie to karty nie jest wszystko. Tej gali. Jak i tutaj i może się coś... walczycie? Boksie. Boks ma rękawice. Ale duże rękawice? Duże rękawice czy małe? Boks ma rękawice. Ja mam problemy z kolanem i Sebastian też ma. Ale tutaj małe rękawice tylko... Aha, jest... on wtedy nogę tą rozwalił sobie, tak, Sebastian. Tak. On mówi, że tam ma problem. Ale był, bo ja z nim rozmawiałem, on naprawdę solidnie sobie tą nogę potrzepał. I to do operacji jest. Nie wiem, czy było, czy kurwa, nie wiem, czy to jest też... Dobra. Informacja dla naszych widzów, że to nie jest wszystko. Dowiecie się naprawdę. Ile jeszcze jest, walk? Mamy coś ekstra. To nie jest wszystko. To nie są odsłonięte wszystkie ja karty. Ja chciałbym kondycyjnie. Ja pójdę się, dobra? Już za momencie będziemy kończyć, także możesz zostać Ferrari tak, bo będziemy zbliżać. Właśnie być gotowy i, no i nauczyć się tą jakoś zapamiętać, że to weź te ręce, jak cię biegnie na ciebie, to weź z przykryj tak, tą głowę. Nie blokujemy głową ciosów. Tak, żebym nie blokował głową tych ciosów. Sylwek, a ty jesteś trenować? Ciekawy z nim tych... konferencji. Takich konferencji i tych potyczek słownych, bo Sebastian jest inny, Sebastian jest dziwny. Na pewno jest dobrym aktorem i na pewno będzie miał ciekawe pomysły na konferencję. No sam jestem ciekawy, jak on to poprowadzi. Mhm. To ja jeszcze tylko chciałbym jedną postać poruszyć, która będzie debiutowała we Freakach w konfrontacji z powracającym Normanem Parkiem. Dokładnie. Bo też tutaj nie powiedzieliśmy wszystkiego na temat formuły tej i to tej jest pierwszy raz w historii taka formuła. Bo to jest mega ciekawa formuła, bo wiadomo, że Maciek Sulęcki, Streetchu, pseudonim, to jest gość, który wywodzi się z boksu. Były pretendent do tytułu mistrza świata w kategorii średniej, a więc ten limit wagowy bardzo zbliżony do kategorii lekki, w której bił się Norman w MMA, bo to jest 72-575. Także tutaj to wagowo się wszystko zgadza. Natomiast wiadomo, że kością niezgody była formuła. I dochodzą panowie do porozumienia, że to jest formuła naprzemienna. Boks K1, boks K1, boks. 5 rund. Czyli zaczynają od boksu, zaczynają od będą to od boksu. Kumać, żeby nie nagle nie kopnąć. No to jest tylko to jest coś na co się zgodzili. Norman bił się w boksie, także no bo Denis zabił mega ma problem, ligę. Jest zapamiętany, ale, że walczy w boksie. Ale wiesz, on jest też inna kategoria i nie ma takiej kondycji. Ten walczył po 12 rund, a ten walczył po 25 minut. Więc ale Norm... Trochę co innego, nie? Powiem wam, że taka jest informacja zakulisowa, że tutaj to jest Norman Park. Norman Park to jest zadymiarz. I podobno no panowie... No Streetchu też jest gościem, którego łatwo zapalić. Ja uważam, że to jest krótki lot. Bo ja na przykład wiem, że jest świetnym pięściarzem, ale nie widziałem nigdy jakiejś tam... Trenuje od jakiegoś czasu już na obiektach nie, czy słownie. Czy miał okazję gdzieś jakąś konfrontację? Wiesz co, ja na przykład mogę zacytować Maćka Sulęckiego po walce Kamila Łaszczyka z tobą. Wrzucił takie nagranie wideo, ja rzucę tylko cytat. Mm-hmm. I co? Wielkie gratulacje dla Kamilka. Widzicie, jak to jest, jak ktoś kutwa, dużo gada, ubliża, pyskuje, to potem jak po walce nie potrafi podejść do werdyktu i leży jak taka pi mordą do dołu. Także to była wysłana Nie wiedziałem, że tak mówił. No, tak, oczywiście jako pod względem sportowym szanuję. Nie mogę od razu powiedzieć, że jako człowieka nie szanuję, ale fajnie jest, jak ktoś potrafi być obiektywny. Ja rozumiem, że w sumie idzie za swoimi, okej. A ty wygrałeś się z Łaszczykiem. Nieoficjalnie owszem. A dojdzie do tego waszego rewanżu? Nie, Łaszczyk jak mnie słyszy, to jak... Rewanż miał być K1, tak? Ja poświęconą wodę. Ja uważam, że jeszcze negocjacje na ten temat zostaną podjęte. Ale no... Ciekawe, gdzie ty byś był, gdybyś tamte 10 sekund jeszcze sędzia nie przerwał? Czy ciebie by odkleiło totalnie, czy jednak... Nie, ja później zrobiłem formę. Zrobiłem do Kacpra Błońskiego fajną formę. Ja byłem zadowolony ze swojej formy na Kacprze Błońskim. To nie był mój szczyt, ale po Kacprze już... No i pamiętaj jedną rzecz, że ja do Arka dostałem telefon dopiero miesiąc przed walką, bo przecież jemu wypadł Diablo. Jeszcze dostałem anginy i kurczę, smutno mi trochę to powiedzieć. No ja chciałem się wycofać z tej walki i oficjalnie już padł telefon, że wycofuję się. No ale zostałem poproszony, że Amadeusz, kurwa, zaraz jest gala, dasz radę. No i dobra, na antybiotyku, zaciśnięte zęby, ale wyszedłem. Dobra, panowie, słuchajcie, 11 walk, odkryliśmy wszystkie karty, znamy całą kartę Fame, ile Reborn. Ile jest tych walk? Ej, a Koro, coś mu powiedzieliśmy tylko? Ale to jest śmiecie, jeszcze zostawiamy niespodzianki. Tak jak powiedzieliśmy, smaczki. Są pewne niespodzianki w tej karcie, które zostaną odsłonięte na ostatniej prostej. Także coś i tam przypominamy o sprzedaży biletów. Tak, tylko fame.tv. Jak wiecie, jaka to niespodzianka, to nie sprzedawajcie tam. Nie, ja akurat nie likuję. Ja nigdy ja nie likuję. To ty często na swoich streamach. No właśnie. A wysyłasz do nas. Nie likujcie przede mną. Chłopaki, bo
chyba streama dzisiaj aperkę. To my jeszcze mamy jeden link. Tak. Jeden link. Znaczy, to nie jest link, bo to jest informacja, którą już podawaliśmy. Bilety na galę Fame Reborn są dostępne na e-bilet.pl oraz Fame MMA TV. Tam możecie nabywać wejściówki. 9 grudnia 2023 roku. Łódzka Atlas Arena. Tam się z wami widzimy. Także to jest dla was szansa, żeby nabyć te wejściówki, bo pewnie zainteresowanie, jak zawsze, będzie wysokie. Tak, także zapraszamy was. Widzimy się w Łodzi. Amadi, jeszcze tylko kilka słów. Będziemy już powoli kończyć. No. A propos twojego rywala. Czy ty jesteś zadowolony w ogóle z tego zestawienia? Powiem tak. Nie zawsze trzeba grać pierwsze skrzypce. Też dobrze będzie, jak troszeczkę, kurwa, damy mi. I tak uważam, że to może wszystko eskalować bardzo, jeśli chodzi o konferencje i tak dalej, bo przecież on ma dobre gadane. On jest freestyle'owcem. To... Ale też w dzisiejszych czasach freestyle to są, przychodzisz i bardziej jesteś recytatorem, nie? Uh-huh. Wierszy, których napisałeś w domu. Tylko że te wiersze są dość uliczne, bo obrażasz w nich drugą osobę. Więc on na pewno nie przyjdzie, nie będzie ze mną rozmawiał na spontanie, tylko tam już przyjdzie z całą teczuszką punchy, będzie tylko nimi rzucał. Obawiasz się tego trochę, czy jest... nie? Znaczy nie, inaczej. To jest coś takiego, że to rozśmieszy publiczność, bo nawet rozśmieszyło, jak tam, nie wiem, przyszedł Ludwiczek i czytał z telefonu. Mhm. Czytał. Ale śmiesznie było. Więc, a on nie będzie musiał ludzi czytać, śmieszy, jak więc dalej, będzie jeszcze śmieszniej. Więc będzie jeszcze śmieszniej i może się z tego wywiązać coś takiego, że pomimo, że nie mam do niego złej krwi, to się coś wydarzy. Mhm. Ale niekoniecznie, nie jestem tego pewny, czy tak się stanie. Ale jeśli on jako człowiek, to w ogóle mnie to nie grzeje, ale... To jest ten moment, w którym daję sobie czas po to, żeby petardą być za jedną albo dwie gale. To ja jak już będę w finalnej formie i mam, jak byłeś ciekawy, to mam nadzieję, że spełnię twoją ciekawość. To czy w formie, gdzie jestem dobry. To ja dorzucę tutaj kamyczek do tego ogródka dyskusji, bo uważam, że Kora też nie można lekceważyć pod kątem sportowym i gdyby na przykład dzisiaj, bo wiadomo, że to jest formuła MMA, Ferrari powiedział w trakcie Cage'a, że obiecuje i deklaruje, że nie będzie sprowadzał tej walki do parteru, tylko potoczy ten pojedynek w stójce kopnięcia i ręce, to uważam, że w stójce Koro będzie mega wymagającym przeciwnikiem dla Ferrariego, gdyby to się miało toczyć tylko na nogach. Przecież Amadeusz trenować nie musi do Kora. Ale... powiem ci, dam sobie jedną galę na niekozaczenie, ale powiem ci szczerze, że jak chcę, to dam mu szansę. Wybierz sobie, w której płaszczyźnie. Jak chcesz się bić tylko w stójce, to będziemy... To ani razu nie sprowadzę. Musisz się dogadać. Ale nie, że będę zmieniał formułę. Tylko że nie sprowadzę. Okay. A propos... Ja jestem taki, że słowa dotrzymuję, więc... Amadi, jeszcze tak a propos twoich przyszłych rywali... Dosłownie teraz mi wpadło to. Tomasz Adamek jest teraz w Fejmie. Ty kiedyś chciałeś tego starcia. No to może po lutym będzie, ale nie, bo jest jeden problem. Przecież Tomek nie chce walczyć w MMA. Box. Wiesz, Tomek Box. Na przykład ogląda zawodnika MMA, czy tam amatora w MMA, siedzi na trybunach i się z niego śmieje, że o, tylko cepy, wiesz. No ale jak fajnie, śmiejesz się, no to wyjdź z nim. A nie, to ja nie wyjdę, nie w MMA. Mhm. No to wiesz... To jest takie, niby krytykuje, ale sam ryzyka nie podejmie. Może tylko gwiazda żyć w słowach, jednak Tomek jest wybitnym sportowcem, więc którego bardzo szanuję, więc nie wyobrażam sobie mu ubliżać, nie? Ale w gips się pcha. ale bardzo mi się podoba dzisiejsza odmiana Ferrariego, bo jest taka pełna szacunku do sportowców, natomiast zawsze sobie pozostawia sportowców. I bardzo fajnie. Tylko, że Łaszczyk nie pokazywał się jak sportowiec. Przyszedł na konferencję i zrobił popelinę, Ale wiecie, co jest jeszcze dziwne? Później okazał się szmatą w oktagonie, do podłogi. To już dużo. Moim zdaniem jest dziwne, że taki też szacunek, wiadomo, do sportowca Tomasza Adamka, ale przychodzi na emeryturę, nie? Bokser, bo to jest bokser, prawda? Tak. To dlaczego, jeżeli idzie do frików, bo przecież nie za pieniądze, tak powiedział, nie za pieniądze idzie do frików, nie? To dlaczego nie chce się sprawdzić? Tak powiedział? Tak, nie, słyszałem. Nie, no gdzie? Tomek ma dużo kasy. Nie, Tomek ma, ale Tomek tak, to Tomek dlaczego nie chce się sprawdzić w innej płaszczyźnie z ludźmi, z których się na przykład śmieje? Bo jest bokserem i powiedział, że się będzie bił w boksie. No to dziwne, idzie tak na emeryturę, to niech... Coś nowego spróbuję, a nie po prostu, żeby jeszcze chce nabić wygrany i kas. Tak, ale ja tutaj powiem ci szczerze, bardziej skłaniam się tutaj w stronę Natana, ponieważ bardzo często jest tak, że przychodzi zawodowiec utytułowany i jeszcze on mówi, że nie, ja się biję tylko w tym i w tym. W tym i w tym, przecież to jest oczywiste, że Tomek Adamek, mistrz świata w boksie, jeżeli zawalczy z kimś w boksie, z jakimś freakiem, to ta walka nie ma sensu. To prawda. Dobra, wychodzę. Naprawdę, Ja byłem na kilku treningach u trenera Roszkiewicza, jeżeli chodzi o zapasy.
może na miesiąc jeszcze tego nie robiłem, ja bym mógł Tomasza Adamka położyć od razu i udusić. Ale nie, ja uważam, że to co mówi Nathan, to jest prawda. W stójce nie mam szans, ale jestem w stanie udusić Tomka Adamka. I z pełną odpowiedzialnością słów, z ręką na sercu mówię, ja jestem w stanie udusić Tomka Adamka. No, kim ja jestem, spojrzeć. Czekam, Tomasz. Słuchajcie. Tomasz. Tomek Adamek. Ja jestem ciekawy pierwszej konferencji Tomka Adamka, jak właśnie, załóżmy, podejdzie Nathan do mikrofonu i będą te pierwsze konferencje słowne. A Tomek Adamek nie chce być sam osobny w jakimś pokoju za szkłem kuloodpornym? A tak wiecie, słyszałem. Wiecie co? Ja słyszałem nie, o historiach z warszawskiego klubu, gdzie trenował bardzo utytułowany pięściarz, który miał się pojawić we frikach, i słyszałem historię, że był obijany przez frików w formule MMA. Pewnie przeze mnie. Tam, ale kto? Ktoś tam tak, też. Że Diablo? To sobie tutaj dopisujcie historię. Diablo, jakby... Ja ci powiem tak, on chodził do nas na salę i tańcula powinien, kurczę, dziękować Bogu, że nie wyszedł z nim do oktagonu, bo możliwe, że byłby kaleką, nie? Okay, i tak stary, już schorowany człowiek jest. Dobrze, co przypominajmy wam jeszcze raz, 9 grudnia, Łódź, Atlas Arena, kupujecie bilety ebilet.pl i fejmema.tv. My wam dziękujemy na nasz pierwszy raz. A ja jeszcze szybkie pytanie na koniec. To uważacie, że z kim byłoby fajnie zestawić Tomasza Adamka w boksie, jeżeli to ma być boks? Chyba Don Casio, bo on też tylko boks zawsze. Jeśli mówimy o formule freakowej? Tak, tylko boks. Ale jeśli chodzi o ludzi z freaków? Casio. Czy nie? Bo taki pojedynek... Ja bym dał, Pasternaka dał. Ale mówimy o freakach takich. No w sensie Pasternak jest też zawodowcem, bo dobrze się bije, ale walczy we freakach. Z Tyburskim w boksie, Adamek? No to widzisz, no to... A może Zadyma albo Wrzosek? No to już masz porażkę, to jest kurczę, ze sportu, ale to jest duże nazwiska, tak? A w sensie freak to wiesz, mi bardziej źle to zinterpretowałem. Że z Jankiem Błachowiczem. Tak pomyślałem. No, ale to by było mocne. Janka Błachowicza bym też zrobił, jeżeli... Mamy Khalidowicza, czy też chce zobaczyć? Mamet Khalidow powiedział, że chce zobaczyć boksie, także zobaczymy. Ostatnio pokazał. Ganu z Fiorym pokazał, to może wiesz. Na 20 taka walka, że Khalidow z Adamkiem. Z Adamkiem, to by było mocne. Na razie mamy Reborn. 9 grudnia, Atlas Arena w Łodzi, Fame MMA TV, EBI. Bilet.pl, tam bilety dostępne. Dziękujemy widzowie za obecność, bo naprawdę dzisiaj dopisywała także dla was łapki w górę przede wszystkim, no i dla naszych tutaj gości. Troszkę się na nas też poobrażali, także... Ja się nie obrażam. Jeden wyszedł, drugi też. Jeden wyszedł, drugi wychodzi. Mam do was neutralne stosunki. Ale dziękujemy wam serdecznie. Dziękujemy wam bardzo za obecność. Sylwek, bardzo cię miło widzieć jak zawsze. Sylwester Wardęga, Amadeusz Ferrari Roślik, Nathan Marcoń, Bóg Estetyki. Jedna z twarzy. A ty widzę dzisiaj tak trochę dobry humor ci dopisuje. Bardzo dobry, bardzo się cieszę, że tu jestem. Spoko, porozmawiamy na prywacie, co? Cały czas się do mnie uśmiechałeś. Tak na słówko, zapraszam. Dziękuję serdecznie. Ja tobie też dziękuję, Maćku. I co, wam również dziękujemy. Życzymy wam dobrej nocy i zapraszamy was już na niestety, Maćku, kolejne już nie programy. Zobaczymy może po naszej konfrontacji, ale dziękujemy dobrej za nocy, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Coming daily under pressure, working on the plot and the scheme. The true side trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one, yeah. It's one off, one shot. Now the future is yours. Go. Pitbull, new winter collection. Ale mnie pani przyciągnęła. Poprosiłbym jakąś przedtreningóweczkę. Najlepsze przedtreningówka od Fame. Ile kosztuje? 109,99. Pani kochana, z kocikiem Fame 10? No co tam, halo? Dzwoni kurier z paką. Dziękuję bardzo. Na pewno wrócę. Także do zobaczenia. Do zobaczenia.
Przylatują zaledwie kilka centymetrów od zawodników. Och, ten granat może zakończyć ten mecz. Unika eksplozji i... Jest trafienie! Co się dzieje? Czy skończyła mu się amunicja? Co on teraz zrobi? To jest magazynek! Niesamowite! Dodatkowy magazynek zadecydował o wyniku tego meczu. Nasz zwycięzca otrzymuje skrzynię z niesamowitymi skinami od K-Drop. Ale to nie koniec. Dla wszystkich widzów również mamy coś specjalnego. 2,50 na start oraz 10% bonusu do depozytu z powyższym kodem promocyjnym. Dlaczego dziś znów łapa drży? Za dużo kofeiny masz we krwi. Na szczęście jest to nowy dzik. Ten sam smak, a kofeiny brak. Kofeiny brak. Kofeiny brak. Ten sam smak, kofeiny brak. Odwiedź zoodoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zoodoptuj.pl. Trzeba za naszej zawodniczki. Widzicie, Ester Nilsson w prawo się. Jest.